Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Jesteśmy już Tak. na żywo. Dzień dobry Państwu. Ogromnie się cieszę, że możemy spotkać się dzisiaj na żywo i wraz z fantastycznymi gośćmi porozmawiać na temat popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej Błędy kształcą. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Fundacji Dobra Porażka. A jej partnerem jest Wiosna Edukacji, której mam zaszczyt być ambasadorką. Celem kampanii jest odczarowanie błędów i pokazanie uczniom, ale też rodzicom i nauczycielom, że popełnianie błędów to jest naturalny etap nauki, że każdy ma prawo się pomylić, trzeba tylko wyciągnąć z tej pomyłki wnioski i uczyć się właśnie na błędach. Przypominam, że kampania trwa do końca maja. Szczegółowe informacje mają Państwo na mojej stronie www.spokopolski.pl w zakładce blog. Tam też się znajduje e-book z gotowymi materiałami do wykorzystania na lekcjach oraz pakiet materiałów, z których mogą Państwo na zajęciach korzystać. Jeszcze przypomnę, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w dwóch turach. Link do tej drugiej, która zaczyna się o godzinie 16, znajdą Państwo już w opisie tego wydarzenia. No i jest z nami już moja pierwsza rozmówczyni, pani Anna Jurewicz, która prowadzi Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej. Doświadczona nauczycielka, redaktorka czasopisma oświatowego 45 minut, prowadzi również wideobloga Liderka, pierwsza pomoc dla liderów, ma na swoim koncie mnóstwo kursów coachingowych i trenerskich. Sama jestem absolwentką jednego z kursów Centrum Doskonalenia Razem Lepiej o ocenianiu kształtującym właśnie, także wiem, że mamy tutaj na miejscu specjalistkę i oddaję głos, bo na pewno podzieli się z nami fantastycznymi pomysłami na to, jak te błędy okiełznać. Dzień dobry. Tak, ja chciałam powiedzieć, bardzo podziękować Patrycjo za zaproszenie mnie tutaj do tego projektu. Kiedy o nim przeczytałam, to zarezonował on bardzo mocno ze mną, ponieważ ja mam taką może niezupełnie typową za sobą drogę, jeśli chodzi o kwestie związane z byciem nauczycielem. A mianowicie ja, zanim zaczęłam pracować w szkole, to najpierw przez wiele, wiele lat pracowałam w sporcie jako trener w sporcie wyczynowym. I to jednak była moja taka zamodelowana ścieżka bycia nauczycielem, bo tak naprawdę między nauczycielem a trenerem w sporcie wyczynowym jest bardzo wiele podobieństw i są też różnice. Ja jednak wtedy, kiedy poszłam do szkoły i najpierw uczyłam WF-u, wiecie, to WF-u to w ogóle tam nikt nie zwraca uwagi, co robi nauczyciel WF-u, specjalnie się, może poza uczniami. Natomiast skoncentruję się na czasie, kiedy uczyłam języka polskiego, dlatego że to był rzeczywiście moment próby i wyzwania, i to był moment, kiedy myślę, że ja popełniłam wiele błędów, ale też wielu błędów uniknęłam, ponieważ ja zastosowałam wszystkie techniki, metody pracy, takie jakie stosowałam w sporcie wyczynowym. Później, w czasie mojego rozwoju, studiowałam również neurolingwistyczne programowanie i dzięki temu dzisiaj wiem, potrafię to wytłumaczyć, wiem, na czym polega proces modelowania. I wiem, jak właśnie to, jak zachowuje się nauczyciel, wpływa na to, jak zachowują się uczniowie, z jakimi przekonaniami przychodzą na lekcje, uczestniczą w tych lekcjach i z jakimi przekonaniami później idą w swoją dorosłość. Ja miałam po prostu to szczęście, że wcześniej, kiedy sama uprawiałam sport wyczynowo, również miałam trenerkę, mistrzynię, która naprawdę nie uczyła nas, nie mówiła nam na przykład nigdy, nigdy chyba nie powiedziała, że mamy być punktualne, natomiast punktualnie na treningu. Natomiast trening zawsze zaczynał się punktualnie i dla nas to było niewyobrażalne, żeby się spóźnić. I ja dzisiaj to potrafię, wtedy kiedy pracuję z nauczycielami, a dzisiaj przede wszystkim wtedy kiedy pracuję z dyrektorami. To mówię o tym, że ty naprawdę miej świadomość, że ty uczysz nie przez to, co mówisz, tylko uczysz przez to, co robisz. I że to jest, jeśli bym miała powiedzieć o błędach, które dzisiaj dostrzegam w szkole, wśród bardzo wielu nauczycieli, to jest właśnie jeden z tych błędów, taka brak spójności.
Bardzo wielu nauczycieli w ogóle uważa, że oni mają prawo co innego robić, a co innego mówić, że mają prawo oczekiwać od uczniów zaangażowania i stałego rozwoju, równocześnie sami niechętnie rozwijają się, niechętnie, nawet jeżeli uczestniczą w jakichkolwiek szkoleniach rozwojowych, to niechętnie później to wdrażają w swoją codzienną praktykę nauczycielską. A przecież wiemy o tym, jako specjaliści od uczenia, że uczymy się w działaniu, że między teorią a między wiem a umiem jest ocean bezradności. Od tego, że ja wiem, na czym polega metoda projektu edukacyjnego, do tego, że ja będę swobodnie taką metodę stosowała w pracy z moimi uczniami. To jest naprawdę długa droga. Właśnie ja się o tym przekonałam wtedy, kiedy uczyłam polskiego. Dla mnie takim momentem krytycznym był moment, kiedy po pierwszym półroczu uczenia języka polskiego w klasach czwartych musiałam wystawić stopnie na półrocze. I kiedy wystawiałam te stopnie, dostałam do nazwiska jednego ucznia i ja sobie uświadomiłam, że ja nigdy nie słyszałam jego głosu. Że ja w ogóle nie wiem, czy. Ja w ogóle nie wiem, czy on umie mówić. Jak on mówi? I to był moment takiego zdarzenia krytycznego. To zresztą jest opisane też w literaturze fachowej. I wtedy postanowiłam sobie, że ja już nigdy, ale to nigdy, nie dopuszczę do takiej sytuacji. Bo co prawda wtedy jeszcze nie byłam mistrzem NLP. I nie znałam zasady NLP, która właśnie mówi, że nie ma porażek, są tylko lekcje. I to, czego doświadczasz, co się spotyka, co się wydarza w twoim życiu, no to jest po prostu to, co się wydarza. Natomiast to, co z tym zrobisz, to zależy od ciebie. To ty decydujesz, jak zareagujesz na daną sytuację. I moja reakcja związana też z moim doświadczeniem, z funkcjonowaniem w sporcie wyczynowym, no była taka, że zaczęłam się zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby nigdy więcej nie doprowadzić do takiej sytuacji, że ja teraz mam wystawić jakiś stopień tutaj, ocenić, dokonać oceny pracy ucznia, którego ja nawet nie usłyszałam, a uczyłam języka polskiego, więc jednak świadomość tego, jak on mówi po polsku, byłaby tutaj dość istotna. I wtedy zaczęłam poszukiwać takich metod bardziej nowoczesnych. To było bardzo dawno temu, posłuchajcie. I zaczęłam szkolić się w ramach dramy, czyli zaczęłam stosować na lekcjach techniki dramowe. Jeździłyśmy, stworzyłyśmy grupę z moimi koleżankami, polonistkami. Wtedy odbywały się, wiecie, jeszcze spotkania metodyczne, na których nasza pani metodyk na pożółtych karteczkach przekazywała nam jakieś atrakcyjne scenariusze lekcji. I tak się poznałyśmy i tak zaczęłyśmy funkcjonować. I później, kiedy trafiłam już do wojewódzkiej placówki doskonalenia, stworzyłyśmy coś, co nazywało się Klub Dramy. I tam działałyśmy i uczyłyśmy się, bo to jest jeden z błędów, który kolejny, drugi, to jest dzisiejszych nauczycieli, to jest brak współpracy nauczycieli ze sobą, brak wymiany doświadczeń. I to jest bardzo niedobre zjawisko. Właśnie w biznesie są mastermindy i aż się człowiek chce wymieniać z innymi osobami, a tutaj właśnie te prace zespołów różnie funkcjonują. Dobrze funkcjonują? Gdzie? Właśnie mówię, że różnie funkcjonują prace zespołowe w ramach przedmiotów bądź klas. Właśnie powinniśmy, myślę, wymieniać się swoimi pomysłami. Stąd też się cieszę, że ostatnio na mojej lekcji otwartej byli inni poloniści, bo mogłam się pochwalić swoim pomysłem. Mam nadzieję, że dziewczyny wykorzystają później go w praktyce. Bo jeżeli mam jakieś fantastyczne materiały, to dlaczego ktoś miałby z nich nie korzystać? Tak, i to jest oczywiście krok w bardzo dobrą stronę, natomiast to, czego nam potrzeba, to jest po prostu to, żeby usiąść i porozmawiać o swoich doświadczeniach. Wiesz, ja zastosowałam taki sposób przy omawianiu tej lekcji i wiesz, totalna porażka mi wyszła. A jak ty to robisz? Także
Ja tu sobie wypisałam te błędy, wiecie, o których chcę powiedzieć. To znaczy, bo właśnie co moim zdaniem prowadzi do takiej sytuacji, że my owszem chętnie pójdziemy na obserwować lekcję do koleżanki i nawet będziemy zachwycone, będziemy zachwyceni tą lekcją i powiemy super, to zrobiłaś, po czym wrócimy do klasy i sami pójdziemy tradycyjnym tokiem, tokiem lekcji podającej. I to jest chyba w ogóle, to jest najgorsze, bo naprawdę z perspektywy ucznia przesiedzenie 7 godzin w szkole i jeszcze przerwy są często bardzo krótkie, 5-minutowe i co 45 minut, nie dość, że muszę przestawiać swój mózg z myślenia o fizyce, a potem o, nie wiem, gramatyce opisowej języka polskiego, a potem biologia, a potem matematyka, a potem jeszcze coś innego. To jest w ogóle afunkcjonalne, to jest demotywujące i to mnie zastanawia, wiecie, że po prostu, że ja pracuję w systemie doskonalenia 30 lat i dzisiaj nauczyciele odkrywają to, czego ja uczyłam ich 30 lat temu. I to są takie, wow, to można pracować w małych grupach. A ja dzisiaj, wiecie, taką innowację wprowadziłam i uczniowie mogli zadawać pytania. Więc dla mnie to jest coś, co jest dla mnie dziwne i trudne do zrozumienia, co takiego działo się przez 20 ostatnich lat, kiedy naprawdę nauczyciele mają bardzo dużą autonomię, a wręcz prawo oświatowe, czyli ustawa o oświacie i podstawa programowa obliguje nauczycieli do tego, żeby kształtować kompetencje uczniowskie. Po to była w ogóle pierwsza reforma, kiedy w ogóle wprowadzono pojęcie podstawy programowej i kiedy w ogóle wprowadzono właśnie kwestię umiejętności, wtedy kładło się nacisk, że uczeń ma umieć, ma opuszczać szkołę wyposażone w umiejętności, a nie tylko w wiedzę. I że przez te 20 lat, czy prawie 30, no tak niewiele się zmieniło. Ale być może właśnie to jest to, że my nauczyciele obawiamy się oceny, ponieważ sami tymi ocenami na co dzień bardzo chętnie szafujemy. W związku z tym bardzo sami też trochę się ich obawiamy. I myślę, że to jest też jedna z takich kluczowych błędów, których ja myślę nie popełniłam jako nauczycielka, ponieważ wtedy, kiedy wiecie, pracuje się w sporcie, no to jest oczywiste, że mamy bardzo jasno określony czas przygotowań do startu, czas takich treningów, a potem mamy okres startowy, tak? I że ten proces przygotowania do startu jest bardzo precyzyjnie zaplanowany, żeby niczego nie zgubić po drodze. Na przykład pierwszym moim gigantycznym zdziwieniem, wtedy kiedy zaczęłam pracować, uczyć języka polskiego, poprosiłam opiekunkę, taką nauczycielkę z dużym doświadczeniem, o to, żeby mi pokazała, jak wygląda jej plan pracy z poszczególnymi klasami. Ona tak od razu popatrzyła na mnie z takim lekkim zdziwieniem, o co mi chodzi z tym planem pracy. A dla mnie to było naturalne, bo plan pracy treningu sportowym jest, to były takie grube, wiecie, tomy. Już wtedy, kiedy zawodniczki są na wyższym poziomie, no to w ogóle każda zawodniczka ma indywidualny plan pracy, indywidualny plan rozwoju, indywidualne cele. I nawet jak tych zawodniczek jest 30, to tak się po prostu pracuje w sporcie. A jak one są takie początkowe, klasy 1-3, kiedy nabywają podstawowe umiejętności, no to wtedy no te plany są najpierw ogólny dla wszystkich, a potem coraz bardziej też indywidualizowane, ponieważ też zasadą sportu jest to, że stawia się na mocne strony zawodniczki. Więc wtedy, kiedy poprosiłam moją opiekunkę o plan pracy, to ona mi przyniosła jedną pożółtą karteczkę, na której były wypisane tematy lekcji. No i ja wiedziałam, że to nie jest ten sposób pracy, który dla mnie jest do zaakceptowania. Więc ja rzeczywiście zaczęłam tworzyć swoje plany pracy i to, co stawiałam sobie, przede wszystkim pytanie, to co ja tutaj robię? Po co ja tu jestem jako nauczyciel?
tak jak trener na sali gimnastycznej. No przecież trener i właśnie. Moi uczniowie mieli bardzo dokładnie oddzielony proces uczenia się od momentu zawodu, sprawdzian, czyli sprawdzianu, tak? Czyli i to, co dzisiaj wy robicie, że błędy są w porządku, to jest naturalne, bo nikt nie oczekuje, że w momencie, kiedy zaczynasz się czegoś uczyć, to ty to od razu zrobisz dobrze. I trener na sali gimnastycznej jest po to, żeby wskazać zawodniczce czy zawodnikowi, co już robi dobrze, a nad czym ma pracować. Bo gdyby powiedział na koniec treningu, dobrze się starasz 3+, to jest absurdalne. A kiedy poszłam pracować do szkoły, to okazało się, że to jest nagminne. Że nagminnie dzisiaj również, mimo że rozporządzenie o ocenianiu jednoznacznie mówi, że ocenianie bieżące powinno być wyrażone w formie, dzięki której uczeń dowiaduje się, co zrobił dobrze, nad czym jeszcze ma pracować i w jaki sposób ma pracować, czyli to jest definicja informacji zwrotnej. A mimo to nauczyciele stawiają stopień za stopień, stopień za stopniem, stopień za stopniem i nie stosują albo w niewielkim stopniu, albo niewielka część nauczycieli, może tak powiem, żeby już aż tak nie zgeneralizować, nie stosują informacji zwrotnej. I stąd jest ten problem, że koncentrują się na błędach i koncentrują się na tych błędach nie po to, żeby uczniowi powiedzieć, jak sobie z tym błędem poradzić, żeby uczeń najlepiej sam wyciągnął wnioski, co zrobić, żeby ten błąd wyeliminować, tylko żeby ukarać za ten błąd. I to, wiecie, to jest po prostu, to jest tak dramatyczne koło zamknięte, które prowadzi do takiego zjawiska wyuczonej bezradności, czyli bardzo duża część uczniów, którzy są na innym etapie rozwoju, nie radzi sobie z zadaniami, które są dawane dla wszystkich takie same. Po prostu przestaje podejmować jakiekolwiek próby. To jest właśnie ta wyuczona bezradność. Więc myślę, że dlatego tak naprawdę bardzo chętnie tutaj dołączyłam do waszej akcji, bo myślę, że zrobienie tego jednego kroku, gdyby nauczyciele oddzielili proces od sprawdzania efektu, czyli żeby uczeń przychodząc na lekcję miał w procesie uczenia się miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa, że ja teraz popełniam błędy, bo to jest naturalne, że popełniam te błędy i że nauczycielem jest tym, który mnie wspiera. Pamiętam taką historię. Pani Zosia Tak? właśnie komentowała, że gdyby podczas kursu na prawo jazdy oceniali mnie za błędy, do dziś jeździłabym autobusami. To mogę potwierdzić, u mnie byłoby to samo. Doceniali za błędy? Tak, gdyby oceniali ją za błędy, to dzisiaj jeździłaby autobusami. A no tak, no właśnie. I to rozumiemy, że przecież instruktor nie może ci powiedzieć, jedynkę ci stawiam za tę jazdę, prawda? Tylko, że jazda jest właśnie po to, żebyś te błędy wyeliminowała, tak? No właśnie. I to jest naprawdę ważne i istotne. I nie chcę może już wnikać w przyczyny, tym bardziej, że tutaj już powoli nasz czas, mój czas się kończy. No chcę tylko powiedzieć, że naprawdę z głębi serca zachęcam wszystkich do tego, żeby traktować błędy jak szansę, że nie ma porażek, są lekcje i to w każdym wymiarze, również w takim naszym wymiarze życiowym, wiecie, jeżeli coś idzie nie tak jak trzeba, to warto zastanowić się, co naprawdę się wydarzyło. Właśnie to też jest to, że to od czego zaczęłyśmy, Patrycjo, naszą rozmowę, prawda? Że nie mamy zespołów, grup nauczycielskich, w których mogłybyśmy rozmawiać też my o swoich błędach bezpiecznie, które popełniamy jako nauczyciele, bo nie ma człowieka na tym świecie, który by nie popełnił jakiegoś błędu. Więc dajmy sobie prawo do błędów, dajmy uczniom prawo do błędów i wyciągajmy z nich wnioski. Dziękuję serdecznie za inspirującą rozmowę.
Jest już z nami pani Danuta Sterna, ale ma jakieś kłopoty z łączeniem, ale chyba już się udało. Dzień dobry pani Danuto. Ja może poczekam, aż Ma jakiś dotrze. kłopot z połączeniem. To może jeszcze jako przedstawicielka Centrum Doskonalenia, może pani powie coś, jak dyrektorzy powinni zmotywować nauczycieli, żeby właśnie dzielili się, żeby nie bali się przyznać do błędów. Bo zazwyczaj my się obawiamy tych lekcji obserwowanych, że coś pójdzie nie tak. No właśnie, no tak. Ja dzisiaj, znaczy powiem tak, że uważam, że dyrektor jest fundamentem zmiany, która może się dokonać w szkole. Że bez względu na to, jaki w tej chwili mamy wiatr zmian znowu w edukacji, i bez względu na to, co ministerstwo, że tak powiem, tutaj nam zaproponuje, to jeśli nie będziemy mieć dyrektora, który zaangażuje się we wprowadzanie tych zmian, to nic z tego nie wyjdzie, bo to dyrektor jest osobą, która ma wpływ na nauczycieli. I to jest To jest naprawdę naprawdę bardzo bardzo. ważne. Ja Ja zachęcam zachęcam bardzo, bardzo bardzo dyrektorów do współpracy. Dzień dobry, Danusiu. Dzień dobry, Aniu. Ja zachęcam bardzo dyrektorów do współpracy. Zresztą Danusia też pełniłaś funkcję dyrektora. Mamy Mamy pogłos pogłos. No, pani Danuta u musiała przerwać Danusi. ten moment, kiedy pani Ania mówi, żeby nie było. O, Tak. będzie okej. Okay. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo to może jeszcze też, już naprawdę ostatnie zdanie, które powiem. Że pamiętajcie, że my modelujemy, tak? Że jeżeli dyrektor sam nie przychodzi na spotkania zespołów przedmiotowych, na przykład w szkole, albo tych zespołów klasowych i nie rozmawia z nauczycielami, a jak tę lekcję zrobisz? Jeżeli dyrektor po szkoleniu, które jest w szkole, tak? Chociażby dotyczące oceniania kształtującego czy wspierającego, tak? W ogóle nie rozmawia z nauczycielami o tym, co oni wdrożyli, jak oni teraz, tak? Nie rozmawia. No to jak nauczyciel ma mieć impuls do tego, żeby cokolwiek zmieniać w swojej pracy. Zmiana jest trudna, bo my nauczyliśmy się być nauczycielami, chodząc do szkoły i takie mamy wzorce. I zmiana jest trudna, bo rodzice naszych uczniów, którzy dzisiaj często są największymi oporowymi, co widzimy w tej chwili, też są przyzwyczajeni do innej szkoły. Ich trzeba edukować, z nimi trzeba rozmawiać. I oni wtedy będą to akceptować. I już kończę, wyłączam się. Dziękuję Ja serdecznie i bardzo dziękuję dziękuję za dołączenie do bardzo. grona ambasadorów. No, zapraszam Czy serdecznie, ja mogę naprawdę. udostępnić krótką prezentację? Oczywiście. Jest z nami pani Danuta Sterna, która jest guru od oceniania kształtującego, już 20 lat promuje je w naszych szkołach, nauczycielka, wykładowczyni i autorka bloga oknauczanie.pl. Oddaję głos, bo będzie tutaj z pewnością wiele cennych informacji. Tak, no ja nie dużo mam czasu, więc dlatego przygotowałam prezentację, żeby się trzymać czasu. A to, co chciałam, myśmy się nie umawiali, kto co będzie mówił, więc też pewnie będziemy się powtarzać. Więc dlatego spróbowałam troszeczkę inaczej podejść do problemu. Pani Mianowicie. Danuto, od razu wejdę w słowo. Po pani jest moje wystąpienie. Może pani uszczknąć trochę mojego czasu, Nie, niech pani nie, ja tutaj, zacznie. nie, ja się zmieszczę na pewno. Ale chodzi o to, że. Na pewno my tutaj, ale myślę, że wszyscy zgadzamy się z tym, że błąd jest potrzebny i w ogóle niezbędny przy uczeniu się. Z tym się zgadzamy. Tylko pytanie jest, jak go wykorzystać? Bo tak mówimy, potrzebny, potrzebny, no ale jak z niego skorzystać, żeby faktycznie był faktycznie. No, momencik, ja tutaj, jak to się robi, żeby tutaj następny slajd. A, może tak zrobimy. O. Więc co moim zdaniem, co trzeba zrobić? Nie wiem, pani Ania chyba o tym mówiła, tylko ja się nie mogłam dostać na przemówienie pani Ani, ale chodzi o to, że przede wszystkim musi być przekonany nauczyciele, oczywiście i dyrektor, o roli błędów w przyzwoleniu i przyzwolenia na błąd. To jest troszeczkę tak, że niby się zgadzamy, ale w gruncie rzeczy potem mówimy, no tak, ale popełniłeś błąd, więc w związku z tym dajemy ci mniejszą ocenę albo cię krytykujemy. I to jest podstawowa rzecz, musimy od tego odejść, że błąd nam towarzyszy i możemy się na nim uczyć. A druga rzecz to jest poświęcenie czasu na wyjaśnienie uczniom, co to znaczy w ogóle praca z błędem i dlaczego go popełniamy, jak go wykorzystać.
i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Bo uczniowie są przyzwyczajeni do tego, żeby tak jak szkoła mówi, no po prostu błędów nie popełniać, więc się ich unikają i tej współpracy wtedy nie ma. I chciałam Państwu powiedzieć o takich trzech rodzajach błędów, które wyczytałam o Andrew Borega. I to mnie bardzo zainspirowało, ostatnio zupełnie to o tym czytałam, mianowicie, że no, taka główna rzecz to można podzielić na trzy rodzaje błędów. I jeden to jest błędy przypadkowe. On tam nazywa to w swoim artykule niechlujne, czyli po prostu z nieuwagi, braku koncentracji, z takich różnych rzeczy, których się uczeń nie skupia. Drugie to są błędy pouczające, takie błędy, czegoś nas uczą, pokazują nam, że warto zrobić inaczej, albo że ta droga nie jest dobra. To jest, no to takie aha błędy. I błędy nieznane, wynikające z braku danych. To znaczy, że mamy jakieś na przykład zadanie matematyczne i ono na przykład w ogóle nie jest do rozwiązania. My dalej cały czas go popełniamy, znaczy ten błąd, dlatego że chcemy rozwiązać. Wydaje nam się, że. I to są takie błędy nieznane, wynikające z braku danych. I więc są trzy rodzaje błędów, więc nie możemy traktować ich wszystkich jednakowo, bo w gruncie rzeczy tych niechlujnych błędów to nie za bardzo chcemy popełniać te przypadkowe, prawda? Chcielibyśmy je, bo one nas mało uczą, po prostu wynikają z tego, że nie jesteśmy skupieni. Jaka jest propozycja, jak pracować z tymi błędami, z uczniami? Więc samodzielnie znajdywanie błędów, czyli robienie samooceny i stwierdzenie, jakiego rodzaju to jest błąd. Czyli prosimy uczniów, słuchajcie, poszukajcie błędów w tym, co żeście zrobili i zdecydujcie, jakiego rodzaju to jest błąd. Czy to jest pierwszego, drugiego czy trzeciego, bo w zależności od tego będziemy inaczej o nim myśleć. Również identyfikowanie takich wspólnych błędów, które no, cała klasa popełnia, bo one bardzo są uczące, gdyż wtedy może się okazać, że to jest jakaś no, zamieszanie myślowe i warto po prostu je rozpatrzyć na forum całej klasy. I potem poprawianie tych błędów. I to można, oczywiście uczeń może samodzielnie, ale bardzo pouczające jest robienie tego w grupach lub w parach. Ale to, co jest najważniejsze w pracy z błędami, to jest to, o czym teraz powiem, to jest, co z nim zrobić w przyszłości. Że to, żeśmy go popełnili, no, to jest oczywiście i uczące, i z różnych powodów występujące i tak dalej, ale naszym skorzystać z popełnienia błędu, to jest po prostu nie popełnić go w przyszłości. Tutaj bym proponowała coś takiego, żeby się zastanowić właśnie, każdy z takich błędów, co uczeń się zastanawia, co zrobić, abym go nie robił w przyszłości. No na przykład, jeśli to jest błąd wynikający, ten pierwszy, taki z braku skupienia albo czegoś takiego. I może okazać się, że uczeń powie tak, no ja właściwie to niedobrze przeczytałem polecenie i dlatego ten błąd zrobiłem, prawda? Czyli taki wniosek, jaki ja mam dalej dla siebie jako uczeń, to jest taki, czytać porządnie to polecenie, żeby wiedzieć, o co chodzi. Albo, nie wiem, wyspać się przed sprawdzianem, na przykład różnego rodzaju rzeczy, które uczeń sam wymyśla, co on zrobi. I to można robić również w parach lub w małych grupach. I to jest właściwie prawie wszystko, co chciałam powiedzieć, oprócz jeszcze jednego slajdu, dlatego że jestem ostatnio bardzo zainteresowana takim sposobem pracy z błędem, który polega na tym, że to nauczyciel daje uczniom źle wykonane zadanie albo no, gdzieś został popełniony błąd. To nie musi być oczywiście z matematyki, ale z każdego innego przedmiotu. Może być błąd rozumowania. Bardzo częsty na przykład zamiana warunku koniecznego na dostateczny, nierozróżnianie tych dwóch warunków, więc to też jest bardzo pouczające. I prosi uczniów, żeby oni znaleźli błąd. Nie dość, że to jest interesujące dla uczniów, że to oni teraz są w tej sytuacji, kiedy szukają błędu, który ktoś inny popełnił.
I wczoraj tak myśląc o tym, żeby dać przykład, to taki znalazła, podaję Państwu przykład taki, prawda? Niech Państwo zobaczą tutaj na karteczce, to jest pierwiastek z 9 kwadratowy, 9 plus 16. No i robimy pierwiastek z 9 plus pierwiastek z 16, no więc razem jest 3 plus 4, czyli 7. No i mówimy uczniom, ale przecież jak zrobimy odwrotnie, 9 dodamy do 16, to jest 25, to pierwiastek jest 5. No więc 5 nie równa się 7, więc musi być jakiś błąd. Spróbujcie znaleźć. Jeśli oni sami to jest prosty przykład, ale jeżeli sami do tego wniosku dojdą, jaki jest błąd, to bardziej zapamiętają, żeby w przyszłości nie robić tego, że pierwiastek z sumy równa się sumie pierwiastków. Ale zachęcam do tego, żeby wymyślać więcej takich rzeczy, że to, że uczeń sam dochodzi do tego błędu, jest najbardziej wartościowe w tym. Nie to, że my mu mówimy, że tutaj jest błąd, tylko że on sam dochodzi do tego rozwiązania. Ja właściwie wszystko, co miałam do powiedzenia. Ja mam jeszcze pytanie. Może byłaby Pani w stanie jakoś zachęcić nauczycieli do tego oceniania kształtującego? Bo zawsze wydaje się to, że to jest takie trudne, czasochłonne, że się nie da, bo duże klasy, a jednak się da. No to trudno by było tak w 5 minut zachęcić, ale ja myślę o nauczycielach. Sama byłam długo nauczycielką i znam wielu nauczycieli i zależy mi na nich, że ocenianie kształtujące jest dla nich korzystne, że im pomaga, że włożenie trochę wysiłku w to, żeby przygotować, żeby prowadzić lekcje przy pomocy oceniania kształtującego. Daje potem bardzo duże efekty. Jeśli uczniowie są świadomi tego, do czego dążą, jeśli wiedzą, po czym poznają, że zrobili błąd, czyli jest możliwa na przykład samoocena, jeśli dostają informacje o tym, gdzie są w swoim rozwoju i uczeniu się, jak również nauczyciel. Od nich może się dowiedzieć po prostu, jak oni chcą być nauczani, albo właśnie co już zrozumieli, a co nie. Nie mówiąc już o następnych strategiach, które mówią o tym, że uczenie się jest uczeniem społecznym, czyli to, że uczniowie pracują w parach, w grupach, robią projekty, to jest dla nich naprawdę wielki prezent. To. I mam nadzieję, że stosując ocenianie, bardziej się przybliżamy do ucznia, który jest odpowiedzialny i samodzielny. A jeżeli, no a takiego ucznia byśmy sobie tylko wymarzyli, dalej to my możemy po prostu z nim tylko współpracować. Więc ja bym od tej strony szła, że to jest dla ciebie, nauczycielu, korzystne, nie mówiąc o uczniach. No, pani Ania, na koniec słyszałam, że mówiła też chyba o rodzicach. A nie, mówię o pani, o dyrektora. Ale to też jest inna rzecz. Dyrektor musi być też przekonany. Ale też rodzice, a tutaj jest no, duży problem, jak przekonać rodziców, którzy są przyzwyczajeni do innego systemu nauczania. Więc tutaj bym daje się to zrobić. Zachęcam też do zajrzenia na moją stronę. Mam dział pod tytułem OK, rodzice, i tam można przeczytać, jak można z rodzicami rozmawiać, żeby ich też zachęcić. Właśnie ja spotykam się z taką opinią od rodziców, że te oceny cyfrowe są dla nich bardziej czytelne, paradoksalnie. Że z tego No tak. opisu oni nic nie No wiedzą. tak, ale na to jest bardzo prosta rada. Dajemy rodzicom pracę ucznia ocenione trójką i niczym więcej. Pytamy go w takim razie, co uczeń ma poprawić albo co zrobił dobrze. No i oni mówią, no my nie wiemy, no bo szczególnie jak im damy z matematyki, to już odpadli dawno. I no to mówimy, no, no właśnie, no dlatego teraz proszę bardzo, tutaj jest komentarz w postaci informacji zwrotnej i z tego, bo może się pani, ale też i sam uczeń dowiedzieć, co powinien poprawić. No to daje taką informację, ale oczywiście przyzwyczajenie do stopni, do wystopniowania jest tak mocne, że i nawet przejście na przykład na procenty, które wiele szkół próbuje robić, to też jest ocena sumująca procent. Tylko o tyle, że trudno porównywalne. Bo jak ja kiedyś zapytałam moich rodziców, co to znaczy, że ich dziecko dostało trójkę, to oni się tak zastanowili i powiedzieli, no a co inni dostali? No i więc wtedy oczywiście chodziło o to, że bez porównania z innymi ta cyferka nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Więc można podchodzić różnie do rodziców, ale przede wszystkim rozmawiać z nimi
i podejmować próby. To znaczy nie mówić, że to już jest na zawsze. Spróbujmy, zobaczymy. Może się okaże, że to jest dobre. Nie zaskakiwać ich, nie wprowadzać, mówiąc tak, teraz proszę Państwa, ja wiem, teraz ja będę stosować ocenianie kształtujące, a Państwo mają się słuchać. No to wtedy klęska jest okropna. No. Dziękuję serdecznie A też za dziękuję. rozmowę. Bardzo polecam bloga pani Danusi. Jest tam mnóstwo cennych informacji na temat tego, jak to ocenianie kształtujące właśnie wprowadzić na swoich lekcjach. Pani Danuta właśnie mówiła o tym, jak być okejowym nauczycielem, czyli takim, który wspiera rozwój ucznia. Ja przygotowałam dla Państwa trochę polecajek książkowych, które można wykorzystać u siebie na lekcjach. Często słyszymy, że ta współczesna młodzież, za moich czasów to było inaczej. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy nauczycielami, więc naszym zadaniem jest wspieranie uczniów, a żeby do tego wsparcia się przygotować, to trzeba wejść w świat naszych podopiecznych, poznać sposób patrzenia na świat młodzieży. I aby to zrobić, trafiłam na świetną książkę Justyny Sucheckiej Pokolenie Zmiany. Książka jest efektem rozmów autorki z przedstawicielami pokolenia Z, czyli pokolenia zmiany właśnie. I ta książka jest tak inspirująca, tak otwiera oczy i tak pozwala wgłębić się w ten świat młodzieży, że od razu postanowiłam kupić kolejną książkę tej autorki. Tę bardzo polecam, aby się zapoznać. Myślę, że każdy nauczyciel powinien. Kolejną książkę tej autorki, Young Power. I po przeczytaniu tej pomyślałam sobie, hej, przecież w podstawie programowej jest uwzględnione to, że mamy omówić dwie lektury uzupełniające, ale nie jest powiedziane, że musimy koniecznie korzystać z propozycji, które daje nam ministerstwo. Mogą być to dwie książki dowolnie wybrane przez nauczyciela. I w ten sposób Justyna Suchecka zdetronizowała moim zdaniem Sienkiewicza, bo przyznajmy, lepiej jest czytać książkę, w której pojawiają się rozmowy z ludźmi, którzy współcześnie żyją, współcześnie działają i są bardzo aktywni, są rówieśnikami naszych uczniów, niż na przykład Krzyżaków albo Janko Muzykanta, które od razu pokazuje, że różnice w warstwach społecznych od razu dyskryminują jakieś dzieci w kwestii osiągania sukcesów. Więc zamiast czytać tego Janka Muzykanta, który prowadzi bardzo smutną atmosferę na zajęciach, lepiej jest zajrzeć do tej książki, przeczytać chociaż we fragmentach na lekcjach i zainspirować naszych uczniów, dmuchnąć ich te skrzydełka, żeby im się chciało działać, żeby mieli chęci do tego, aby robić coś więcej niż przychodzić tylko do szkoły, a później siadać przed komputerem i grać, żeby się angażowali. I w tej książce również jest wątek popełniania błędów, bo mamy wypowiedź na przykład Jarka Brodeckiego, który mówi, że nie zawsze się udaje. Na przykład, kiedy w szkole z kolegami próbowaliśmy zdobyć pieniądze na szklarnię, nasz pomysł przepadł. Ale nie można się tak łatwo poddawać. Więc nie tylko mamy tutaj inspirację, ale też mamy pokazane, że na błędach należy się uczyć, i trzeba po prostu cały czas się dzięki nim rozwijać. Myślę, że ta książka będzie świetną lekturą uzupełniającą w klasach 7 i 8. Ja akurat mam 7 i planuję zajrzeć do niej z uczniami pod koniec roku szkolnego, kiedy już będzie cieplutko i będzie nam się chciało wyjść na zewnątrz, poczytać coś wspólnie. I po przeczytaniu tej pozycji myślałam sobie, jaką książkę można byłoby przeczytać w klasach młodszych. Mam przyjemność mieć dwie klasy czwarte w tym roku z języka polskiego. Do jakiej książki sięgnąć, aby też ich zmotywować do działania, pokazać, że można popełniać błędy, że wybitni ludzie też kiedyś byli zwykłymi uczniami i też te błędy popełniali. I w ten sposób trafiłam na książkę Mocarne mózgi. Świetna pozycja, napisana przez Adama Kay. Tutaj mamy historię naukowców i ich odkryć, opowiedziano w bardzo zabawny sposób. Narratorem jest tutaj Adam, który też z pomyłkami troszkę opisuje te różne wydarzenia naukowe. Książkę oddał swojej cioci Prunelli do recenzji i czytając tutaj fragmenty o naukowcach i tych różnych wynalazkach, mamy też komentarze cioci Prunelli, takie dosyć kąśliwe, bo ona jest taką złośliwą ciocią, więc uczniowie będą uchachani czytając tę książkę. Pojawiają się tutaj też świetne graficzne ilustracje postaci naukowców właśnie w formie takich mózgów. Zabawne dialogi, elementy komiksowe, na końcu jest prawda, fałsz, więc uczniowie mogą się sprawdzić, co zapamiętali z historii danej postaci. Ale
co jest interesujące jeszcze w tej książce, to ostatni rozdział. W ostatnim rozdziale jest miejsce dla naszych uczniów. Narrator pisze: wiem, że dokonasz wspaniałych rzeczy. Jestem tego tak pewien, że zostawiłem w tym rozdziale wolne miejsce na twoją historię. Pamiętaj, żeby wrócić do tej książki i uzupełnić luki, gdy już zmienisz świat. A co tam? Niektóre możesz uzupełnić już teraz. Jest właśnie miejsce na imię i nazwisko, dokonania, zainteresowania, a potem genialne lata, czyli jak już nasi uczniowie coś osiągną w życiu, żeby mogli sobie to uzupełnić. I myślę, że to jest świetna książka, która zmotywuje młodzież do tego, żeby faktycznie zainteresować się czymś, starać się być specjalistą w jakiejś wąskiej branży i pokaże im, że naukowcy wcale też nie byli geniuszami od samego początku. Mamy na przykład fragment: na pewno ucieszy cię, że Einstein nie był świetny we wszystkim. Jego nauczyciele twierdzili, że ma pamięć jak sito. Oblał też egzamin z francuskiego. I tutaj mamy, jeśli nie mówisz po francusku tak biegle jak ja, dodam, że to znaczy o nie. No i jest komentarz Cieci Prunelli, która mówi: wygooglowałeś to sobie, widziałam. I przezabawne ilustracje. Także tę książkę Mocarne mózgi Adama Kay polecam jako lekturę uzupełniającą w klasach 4-6. I w związku z tym, że mam w tym roku przyjemność i zaszczyt być wychowawczynią klasy 4B, i umówiłam się z rodzicami, że każdy w tym roku dostanie nagrodę książkową, niezależnie od osiągniętego wyniku. Ja pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi i doskonale wiem, że czasami to, ile czasu uczeń poświęca na pracę, nie jest adekwatne do stopni, które później otrzymuje. Więc chciałabym docenić wszystkich uczniów za pracę, jaką wykonali w klasie czwartej. A nie było to łatwe, bo wiemy, jaki przeskok jest, kiedy wychodzi się z trzeciej do czwartej. Wielu nauczycieli, nowe przedmioty, jest trudno. Więc chciałabym, żeby wszyscy byli docenieni za to, że dali radę. I na początku myślałam, żeby kupić im lektury szkolne. Bo wiadomo, biblioteka ma ograniczony zakres, łatwiej jest, kiedy uczniowie mają swoje egzemplarze w domu. Ale tak potem pomyślałam, że jak ja im dam lekturę szkolną, na przykład z klas 7-8, to ta książka, którą otrzymają na koniec roku, w zasadzie trafi na półkę. Później będzie sięgnięta do ręki, aby, mam nadzieję, przeczytać lekturę. I będzie to czytanie z konieczności. A jednak te klasy czwarte to jest taki moment, kiedy warto byłoby zmotywować naszych uczniów do czytania, podepchnąć im pod nosek jakieś książki, które by ich zainspirowały, które zachęciłyby do czytania, bo często słyszy się, że o matko, ja mam tracić czas na czytanie. Kiedy my dorośli, mam nadzieję, wiemy, że czytanie to jest, jak mówiła Szymborska, jedna z największych rozrywek, jaką wymyśliła sobie ludzkość. Więc żeby uczniowie byli w stanie sobie tę właśnie rozrywkę odkryć w tym czytaniu książek, pomyślałam, że muszę znaleźć jakieś pozycje, które by ich zainteresowały. Więc analogicznie do wielkich, do mocarnych mózgów, trafiłam w ubiegłym tygodniu, to jest wisienka na torcie mojego wystąpienia, książkę Wielkie błędy wielkich naukowców. Więc idealnie wpisuje się w naszą kampanię i jest świetna dla klas czwartych i piątych. Ona jest bardzo podobna do tych mocarnych mózgów. Tutaj jednak narratorem jest i autorem pan Perry. On jest naukowcem, astrofizykiem, pisarzem naukowym. I początkowo pewnie jak to się słyszy, to myśli się, że o matko, i on napisał książkę dla dzieci, naukowiec, astrofizyk. Nie uwierzą Państwo, z jaką lekkością czyta się tę książkę. Ona jest cała, jakby cała poświęcona jest również różnym dokonaniom wielkich naukowców, ale opisuje właśnie proces popełniania przez nich błędów. Tutaj mamy na samym początku odwołanie do Juliusza Verne, do podróży do wnętrza Ziemi, gdzie ale narrator mówi, że nauka składa się z wielu pomyłek, ale błędy te należy popełniać, gdyż powoli prowadzą do poznania prawdy. Nie wierzycie? Chcielibyście poznać przykłady? Dobrze, zatem zapnijcie pasy. Czeka nas niewiarygodna podróż pomiędzy potknięciami nauki. Ta książka również opatrzona jest w fantastyczne cytaty motywacyjne, zabawne przekształcenia różnych sentencji. Piękne ilustracje, nawet są ilustracje w formie komiksu na koniec rozdziałów. Tutaj mamy cytaty. Czasami to, co wygląda na największą porażkę, staje się największym sukcesem. Także książka zdecydowanie motywuje do nauki. Jest też rozdział: człowiek uczy się na błędach, a raczej odkrywa.
którym pojawiają się wynalazki bliskie życiu naszych dzieci. I są one w tak interesujący sposób przedstawione, że na przykład uczeń dowie się, co ma wspólnego guma do rzucia z astronautami. Mamy już pytanie kluczowe na lekcję. Co ma wspólnego misja Apollo z telefonem komórkowym? Albo co łączy patelnię do smażenia ze skafandrem astronauty? Te zainteresowania i ta tematyka związana z kosmosem nie jest przypadkowa, bo autor pracuje jako astronom w obserwatorium oraz w planetarium, więc te informacje do tej dziedziny nawiązują. I jeszcze później mamy rozdział, dlaczego warto popełniać błędy. I pojawia się tam między innymi cytat, że każda pomyłka i każdy zdemaskowany błąd pogłębia naszą wiedzę. Najważniejsze jest to, żeby zdać sobie z niego sprawę. I o tym jest właśnie cała nasza kampania, żeby uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że popełniają błąd, ale żeby tego nie zostawiali się, nie poddawali, tylko żeby dążyli do tego, aby te błędy naprawiać, żeby się na nich uczyć i żeby one wniosły coś do ich życia. Ja zawsze mówię uczniom, że jeżeli popełnimy 10 błędów, to nie jesteśmy cały czas na starcie. Jesteśmy dalej w procesie nauki, bo znamy już 10 sposobów na to, jak tego zadania nie zrobić. Więc naprawdę zachęcajmy uczniów do tego, aby nie bali się popełniać błędy, żeby nie bali się odzywać na lekcjach, zgłaszać, wyrażać swojego zdania. Jeżeli coś będzie niepoprawnie, to będzie to właśnie okazja do tego, żeby ten błąd omówić, żeby pozostali uczniowie w naszej klasie nie popełnili tego samego błędu. Także bardzo polecam, dodatkowo dlatego, że ta książka jest fantastyczna, a kosztuje aktualnie 13 zł. Także jeżeli mają Państwo, nie mają Państwo pomysłu na nagrody szkolne, polecam, zwłaszcza, że teraz są w księgarniach z okazji Dnia Książki fantastyczne promocje, więc naprawdę 13 zł, genialna książka. Czekam, aż będę czytała ze swoją córką. Z mojej strony wszystko. Widzę, że już połączyła się z nami Aleksandra Biela. Aleksandra razem z Kingą Musiewicz tworzą stację polonistyczną. Czy dziewczyny już z nami są? Jesteście wyciszone i wyłączone. Trzeba włączyć kamerkę. Tak. Jest Aleksandra. Tak. Kingi nie ma, nie będzie. Czy się zaraz połączy? Tu ma chwilowe problemy, także chwileczkę na nią poczekamy. Że ja no to jeszcze przedstawię dziewczyny. Dziewczyny są współautorkami e-booka do kampanii edukacyjnej Błędy kształcą. Są ambasadorkami Wiosny Edukacji, asów internetu. Mają też honorowy patronat nad ogólnopolskim projektem Jestem As, akceptuję siebie. Obie są polonistkami, czyli moje bratnie dusze. Ola jest też bibliotekarką, a Kinga nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Kinga również już się połączyła, ale jeszcze się wszystko tutaj konfiguruje. Oddaję głos kolejnym prelegentkom. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i do tej wspaniałej kampanii i do dzisiejszego webinaru. Tak jak tutaj Patrycja powiedziała, my w ogóle jesteśmy takimi bratnimi duszami polonistycznymi i zawsze gdzieś tym się wspieramy. Dzisiaj pojawiło się już sporo takich polecajek książkowych. Bardzo za nie dziękujemy, bo kilku też przyznaję, że nie znałam, więc też będę miała do czego z moimi uczniami sięgnąć. Natomiast kiedy zastanawiałyśmy się z Kingą, od czego zacząć, od czego wyjść, jeżeli chodzi o mowę o błędach, to od razu nasunęły nam się na myśl też książki. I to jest taka świetna seria. Nie wiem, czy będzie dobrze widoczna, chyba nie. Masz włączone. No właśnie, tak. Wyszukuję twoją twarz uroczą. No właśnie. To jest seria autorstwa Kobi Yamady. Co robisz z szansą, co robisz z problemem i co robisz z pomysłem. I my w zasadzie pomyślałyśmy, że idealnym dopełnieniem tego cyklu byłaby jeszcze jedna pozycja, co robisz z błędem. Bo w swojej codziennej pracy właśnie chyba najwięcej czasu, jeżeli chodzi w ogóle o pracę z błędami, poświęcamy na to, żeby pomóc uczniom oswoić się właśnie z samą istotą błędu i z tym, co robimy w momencie, kiedy błąd się pojawia. Czy traktujemy go jak problem,
czy jako szansę. I staramy się właśnie dążyć do tego, żeby uczniowie zaczęli widzieć w błędach szansę, a nie problemy. No i tutaj już wracając jeszcze do tego cyklu, to mamy też pozycję, której nie będzie widać, ale pokażę, tak, jest to czwarta pozycja, również Kobe Yamada jest autorem i to jest próbowanie. I my doszłyśmy do wniosku, że jeżeli chodzi o błędy, to właśnie w każde próbowanie wpisane jest też błądzenie. Dlatego dzisiaj też powiemy o tym, co my robimy, żeby uczniowie widzieli w błędach właśnie szansę, żeby zobaczyli, że nie jest to koniec, ale w zasadzie początek i o tym też często wspominamy. Jeżeli chodzi o taką codzienną pracę z błędem, to też zgodnie doszłyśmy do wniosku, że najwięcej jest u nas takich spontanicznych działań. Czyli jeżeli na lekcji pojawi się błąd, no to czasami wygląda to dziwnie, tak, ale cieszymy się jak szalone. I zauważyłyśmy, zwłaszcza w czwartych klasach, tak, kiedy uczniowie dopiero nas poznają, tak? Dopiero rozpoczynamy wspólną przygodę, to oni są bardzo tym zaskoczeni, tak? I reagują, zresztą często uczniowie, tak? Reagują na zasadzie, co się dzieje, tak? Popełniłem błąd, a nauczycielka bardzo się z tego cieszy. I wówczas to. Pałała. Tak. I wówczas te spontaniczne działania wychodzą najlepiej, tak? Bo w którymś momencie, kiedy uczeń zauważy, tak, że nic złego się nie wydarzyło, a wręcz przeciwnie, i wykorzystujemy ten jego błąd do tego, żeby na lekcji na przykład omówić jakieś zagadnienie gramatyczne, tak, czy jakąś zasadę ortograficzną, i z tego błędu, z tego wydarzenia, tak, które wydawało się uczniowi porażką, momentalnie dzieje się taka szansa na to, żeby inni też skorzystali, żeby dowiedzieli się czegoś nowego i mogli tę wiedzę wykorzystać też w przyszłości, więc tutaj uczeń, który popełnił błąd, nie staje już w takim cieniu porażki i wstydu, bo od tego chcemy w ogóle odchodzić, tak, nie, że uczniowie często wstydzą się, że popełnili jakiś błąd, a staje się takim prekursorem, tak, tego, co fajnego i ciekawego dzieje się na lekcji, kiedy w danym momencie błąd się pojawi. I tutaj może oddam już głos Kindze, bo bardzo dużo mówię. Tak, ja już jestem przyzwyczajona. Tak, tutaj właśnie bardzo ważne jest budowanie tej atmosfery przyzwolenia na błąd. Ja też się bardzo cieszę, kiedy uczniowie popełniają błędy i czwarte klasy są zaskoczone, no bo jak, dlaczego ja nie przerywam od razu, jak ktoś coś źle powie, czy źle zaznaczy, czy zrobi złe rzecz. No ale po to jesteśmy w szkole, tak? Byśmy byli niepotrzebni, gdybyśmy w ogóle nie popełniali błędów i my też jako dorośli je popełniamy. I te spontaniczne reakcje są najważniejsze, ale wydaje mi się, że ważne jest też budowanie atmosfery takiego pozwolenia na to, bo zdarza się tak, że no my pozwalamy, niektórzy nie pozwalają i wtedy uczniowie przychodzą tacy, sami nie wiedzą, jak mają reagować, co zrobić, bać się, bo za chwilę będzie krytyka, bo od razu będzie jedynka. Nie, tak nie będzie, ponieważ no my też popełniamy jako dorośli, jako nauczyciele wiele błędów. Ola już pokazała polecajki książkowe, ja też mam kilka, jak budować tę atmosferę, nie tylko na języku polskim, ale także na godzinie wychowawczej. Zresztą kiedyś usłyszałam na jednym ze szkoleń, że zawsze każdy polonista jest jednocześnie wychowawcą klasy, bo mamy tak dużo godzin z tymi klasami. I to jest książka, u mnie widać, mam nadzieję, Światło w Tobie, świetny przewodnik, świetne są tutaj zadania do wykorzystania, też do modyfikacji oraz no najważniejsza dla mnie pozycja, Wielka Księga Supermocy. Myślę, że znana, ale warto ją wykorzystywać. Ja ją wykorzystuję w klasach czwartych i w ósmych i zawsze jest zaskoczenie, że no mamy te supermoce, a jak widzimy w sobie w supermoce, to wtedy prościej podchodzimy do tych błędów. Ale myślę, że już, Olu, przejdziemy do takich, odejdziemy od tych spontanicznych naszych reakcji na błędy i przejdziemy do takich konkretów. Jak można pracować już konkretnie z błędem na języku polskim i na lekturach na przykład. W e-booku kampanii Błędy kształcą zawarłyśmy parę naszych propozycji, o których chcemy wspomnieć. To będzie praca z dramą i z elementami Teatru Forum. Jedną z takich propozycji są gorące krzesła. Czyli omawiamy lekturę i jeden z uczniów wciela się w bohatera. Inni uczniowie zadają mu pytanie. Świetnie, tym bohaterem będzie balladyna.
jak nim będzie Edmund z opowieści Znani, bo wiemy, że tam trochę miał na sumieniu, albo Dżegorep z Chłopców z Placu Broni. I wtedy wychodzimy od tego, że no można też wybaczyć pewnych rzeczy nie można wybaczyć w przypadku Balladyny, bo to jest no, negatywna bohaterka, ale uczniowie też widzą, wcielając się w te postacie, że są błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi i nie tylko sprawdzamy wiedzę i umiejętności dotyczące lektury, ale pokazujemy też, że no, wszyscy popełniamy błędy. Na gorącym krześle oczywiście może usiąść także sam błąd, jego uosobienie. I wtedy pytamy, skąd się bierze, dlaczego ciągle na niego napotykamy, jak na niego reagować i czy trzeba z nim walczyć. Ola już na początku powiedziała, że my z nim nie walczymy, ponieważ on nas bardzo dużo uczy. Teraz może oddam głos Oli. Tak, ja już odzyskałam wyrazistość, więc jeszcze wrócę na chwileczkę, tak pokażę. To jest ta książka, tak? Próbowanie i cykl. Co robisz z szansą, z pomysłem i z problemem. Tak, tutaj też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jeżeli jeszcze nie zna tych pozycji, to chętnie podzielimy się tytułami również po webinarze. Tak, jeżeli chodzi o gorące krzesła i w ogóle techniki dramowe, to jest to świetny sposób na to, żeby nie tylko na lekcjach języka polskiego pracować z błędem, właśnie w odniesieniu do bohaterów lektury, ale jeżeli my, brzydko mówiąc, tak posadzimy na krześle błąd, to powstaje nam z tego też świetna lekcja wychowawcza. Tak, to jest też taki punkt wyjścia do tego, żeby uczniowie zastanowili się nad tym, co w ogóle czują w momencie, kiedy pojawia się w ich życiu błąd, w ich codziennej przestrzeni, czy to edukacyjnej, czy domowej, czy towarzyskiej. I to gorące krzesło może zająć też osoba, która wciela się tutaj no właśnie w kogoś, kto w danym momencie popełnił jakiś błąd. To może być błąd pozornie błahy, tak? Błąd popełniony na sprawdzianie, błąd ortograficzny, tak? Czyli związany ściśle z edukacją, z uczeniem się, ale może być to błąd, który, tak jak mówiłyśmy, jest wpisany w nasze codzienne życie, tak? Czyli błąd popełniony w relacji z kimś, tak? Albo błąd, który będzie niósł za sobą jakieś konsekwencje i wówczas na tych gorących krzesłach, przyglądając się, tak, osobie, która siedzi na tym gorącym krześle i która sama sobie też ma się przyjrzeć w tym momencie, my możemy przeanalizować drogę, która i cały proces, który toczy się w nas, w momencie, w którym zrobimy w naszym odczuciu, tak, albo w odczuciu takim ogólnospołecznym, po prostu zrobimy coś nie tak. Tak? Co się wówczas dzieje i co my możemy zrobić dalej, jak nad tym popracować. Drama tutaj jest świetna pod tym kątem, że pozwala na przeżycie, tak? Na przeżywanie czegoś tu i teraz. I w ten sposób można wykorzystać gorące krzesła, ale można wykorzystać też stop klatkę, tak? Czyli taką technikę, w której zatrzymujemy film, tak? Czyli mamy na przykład osobę znowu, która popełnia błąd, albo mamy błąd we własnej osobie spersonifikowany. I my tutaj zatrzymujemy w którymś momencie ten film. Tak, robimy zbliżenie czujnym okiem kamery i obserwujemy, co się dzieje właśnie dokładnie w tym momencie, w momencie popełnienia błędu. To może być trudne dla uczniów, tak? Chociaż oni często, kiedy już wejdą w rolę, wczują się w jakąś sytuację, to tutaj też dochodzą do takich naprawdę dojrzałych przemyśleń, bo my mamy też tak naprawdę tutaj dwie drogi do wyboru. Możemy wybrać temat bardzo bliski uczniom, tak? Czyli zdecydować się na kwestię popełnienia błędu właśnie w takiej najbliższej im przestrzeni, tak? Czyli w szkole, w domu, wśród przyjaciół, coś poszło nie tak. A możemy wybrać temat dla nich jak na razie zupełnie oderwany, tak, od rzeczywistości. To może być jakiś problem ze świata dorosłych. Ważne jest to, byśmy cały czas przy tym uczniu, tak, który będzie odgrywał tę rolę,
na którego to oko kamery zrobi zbliżenie, żebyśmy cały czas przy nim byli i wspierali go w tym, dlatego że często techniki dramowe wywołują takie żywe emocje, tak? Niektórym jest łatwo wczuć się w rolę, innym dużo trudniej. Natomiast obserwowanie tego, co dzieje się w czasie tego procesu, tak, bo w zasadzie jest to taki proces, jest bardzo ciekawe i dla uczniów obserwujących, i dla ucznia odgrywającego daną rolę, tak, bo on sam widzi i czuje, co dzieje się w nim w sytuacji, no tutaj wyreżyserowanej, tak, ale jeżeli, tak jak wspomniałyśmy, wybierzemy tutaj temat bliski uczniowi, no to będzie taka sytuacja nie tyle wyreżyserowana, co na przykład odtworzona, tak? Bo takie doświadczenie uczeń może już po prostu mieć. Tak, no tutaj widzimy, że już czas powoli nam się kończy, ale chciałabym nawiązać też do początku dzisiejszych spotkań, kiedy pani Ania mówiła o tym, że tak naprawdę no, uczniowie nie tylko nas słuchają i czerpią z tego, co mówimy, z wiedzy teoretycznej, ale także patrzą na nasze reakcje. I także patrzą, jak my reagujemy na nasze błędy, kiedy nam coś nie wychodzi. Bo wiemy wszyscy, że nauczyciele muszą wszystko perfekcyjnie zrobić. O tym zawsze mówi też Marta Młyńska. A nie zawsze tak się udaje. Tym bardziej, że pracujemy z ludźmi, każdy ma inne pomysły, inne plany, więc też musimy my się tego nauczyć, jako nauczyciele, jako dorośli, jak radzić sobie z błędem. Ja przed chwilą opowiadałam Oli, tak naprawdę w tym tygodniu, w bieżącym tygodniu dopiero zobaczyłam tak po raz pierwszy i tak jawnie, jak może wyglądać praca z błędem i jakie piękne rzeczy z tego mogą wyjść. Ponieważ okazało się, że cel, który może taki nie do końca wyszedł na 100% tak jak chcieliśmy, ale droga do niego przez te wszystkie błędy była tak piękna, że no to pozostanie w pamięci wszystkich moich uczniów i uczennic, którzy ze mną przy tym projekcie pracowali. Także uważajmy też na nasze reakcje. Nie wszystko musi być perfekcyjnie, bo my też się uczymy i myślę, że każdy z nas pamięta nasze początki jako nauczycieli. Ja Tak. tylko wspomnieć o moich, że no, szczególnie początki wychowawcze było bardzo trudno. Tak, ale rzeczywiście w takim odbiorze przez uczniów naszych błędów, dla mnie to jest zawsze ciekawe obserwowanie tego, tak, jak uczniowie reagują na to, kiedy ja popełnię jakiś błąd, bo zdarza mi się popełnić, tak, również na lekcji, zawsze się do tego przyznaję, tak, mówię, czekajcie, nie taką datę wam podałam, tak, nie to tutaj powinno się pojawić na tablicy. I zazwyczaj to jest taka reakcja, o nie, już napisałem, muszę kreślić, tak? Czyli już sam fakt tego, że został popełniony błąd przez kogoś innego, tak? Bo przez nauczyciela, ale jaka to jest reakcja? Muszę skreślić, tak? Muszę coś poprawić, to będzie teraz brzydko wyglądało, jakby zostawała jakaś plama, tak? Na tym doskonałym wizerunku. Ale twierdzimy tutaj, myślę, że zgodnie, tak? Że do błędu, że trzeba też uczyć takiego przyznawania się do błędu. Jeżeli my pokażemy, że nie dzieje się nic złego, ja nie tracę nic, jeżeli chodzi o swoją osobowość, przez to, że błędnie zapiszę datę, tak, czy pomylę się, jeżeli chodzi o jakiś tam fakt, to wówczas budujemy tak naprawdę od podstaw taką gotowość w uczniach na to, żeby dali sobie przyzwolenie na błędy, a wręcz potrafili z nich czerpać i traktować właśnie jako szansę, a nie jako problem. Bo to nigdy nie umniejsza. Tak jak Tak. zawsze na każdym szkoleniu Fundacji Szkoły z Klasą, moje ulubione hasło, przytul błąd. I warto z tego korzystać. Serdecznie dziękuję dziewczyny. Bardzo się cieszę, że dołączyłyście się do grona ambasadorów. Macie zawsze tyle inspirujących pomysłów, że aż przyjemnie jest się z wami spotkać. Dzięki serdeczne, mam nadzieję na dalszą współpracę. Oczywiście. Z nami jest już pan Janek Jackowicz-Korczyński. To jest człowiek orkiestra. Ile ten nauczyciel ma pomysłów, ile on robi, to po prostu ja nie wiem, jak on się mieści w dobie. Myślę, że wynalazł sposób na to, jak tę dobę rozciągnąć. Z wykształcenia filozof, weteran, jak sobie mówi, wprowadzania nowych technologii i internetu do edukacji, nadal czynny zawodowo nauczyciel i działacz społeczny, bibliotekarz, programista, ma własną innowację pedagogiczną, która polega na uczeniu się przez działanie.
Młodzieżowe radio internetowe, internetowy miesięcznik społeczno-kulturalny Kreatywni. Przy tym miesięczniku działa wydawnictwo wydające drukiem debiuty literackie, jest mecenasem młodych talentów i członkiem grupy Superwersze RP. Jest tego mnóstwo, nie mam pojęcia jak pan Janek to robi, ale mam nadzieję, że zaraz nam powie. Uruchom kamerę tutaj. O, jestem. Czy słychać mnie? Dzień dobry, fantastycznie. Słychać, tak? Czy mam Doskonale. tylko opowiadać, czy pomóc sobie prezentacją? Jak pan uważa? Ja będzie panu Tylko muszę wygodę. pomyśleć, jak tutaj to, tutaj gdzie podłączyć aplikację więcej. Na dole Udostępnianie udostępnię. ekranu. Dobrze, już znalazłem. Muszę znaleźć sobie... Gdzie to jest? Momencik. Może, bo mało czasu, to ja może postaram się powiedzieć. Wiecie co, jestem starszy niż internet, co prawda młodszy niż węgiel kamienny. Mimo, że czwarty rok jestem na emeryturze, ale jeszcze uczę w szkole. Uczę w szkole, nie. Pracuję z młodzieżą w szkole, nie uczę. Absolutnie nie uczę. Pracuję z młodzieżą w szkole i myślę, że bardzo mocno jestem związany rzeczywiście z grupą Superbelszy. To są wszyscy tacy pokręceni eduwariaci, którym zależy na rozwoju dzieciaków, a nie na tym, żeby szkoła się rozwijała. Druga rzecz, ostatnio związałem się dość blisko z taką fundacją Edus, która próbuje wytyczyć kierunki zmiany dla polskiej edukacji, polskiej szkoły. I gdzie ja widzę główny błąd w ogóle szkoły, że szkoła uczy, a szkoła nie ma uczyć, tylko uczniowie mają się uczyć. To znaczy, ja się boję, bo tak prezydent mówi, ale ja się też uczę cały czas, mimo że mam tam ponad 70. I współczesność wymaga, że to my się mamy uczyć, i musimy sobie znaleźć narzędzia, które nam pomogą się uczyć. A więc szkoła, która jest nastawiona na przesyłanie treści i wkuwanie czegoś do głowy, a co gorsza, potem testowanie, czy on to wkuł, to jest kompletnie bez sensu, bo i dzieciaki się zniechęcają do szkoły, się nudzą i są bierni, 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 bierni. Więc próbujemy wymyśleć, jak ich zachęcić, żeby oni zaczęli się rozwijać, żeby oni mieli motywację do uczenia się, bo nie mają motywacji do uczenia. A więc ja sobie wymyśliłem taką innowację pedagogiczną, więc mam to szczęście, że w szkole nie realizuję programu nauczania ani podstaw programowych, tylko robię tak, jakbyśmy sobie marzyli po nowemu, żeby młodzi się rozwijali, tak? Ja już machnąłem ręką na tym, co nie chcą się rozwijać, a niech sobie tam na złość babci nie zjedzą budyniu, prawda? To jest ich sprawa, jak się nie rozwijają. Ale zrobiłem taką innowację pedagogiczną i od 4 lat ją realizuję w liceum. Jeszcze dzięki świętej pamięci Adamowiczowi, któremu się to bardzo, bardzo podobało, prezydentowi miasta, którego niestety nie ma z nami. Mianowicie uczenie się przez działanie. To znaczy, od razu zakładam, że uczeń ma się uczyć, że on się uczy indywidualnie i uczymy się nie teoretycznie, tylko przez działanie, tak jak to robi Olimpiada Zwolnieni z Teorii. I wymyśliłem sobie do tego dziennikarstwo internetowe, więc my nie uczymy, mamy klasy dziennikarsko-artystyczne, to artystyczne celowe jest szerzej niż dziennikarstwo, bo dziennikarstwo dla nas jest tylko narzędziem. Nie uczymy się dziennikarstwa, tylko bawimy się w dziennikarzy. Mamy platformę szkolną, dziennikarską, medialną. Bawimy się w dziennikarzy, żeby rozwijać dwie kluczowe kompetencje. Kompetencje społeczne, co przy dziennikarstwie to jest oczywiste, i kompetencje cyfrowe, żeby tak publikować w sieci, żeby nie tylko tak jak na Facebooku, tylko żeby umieć wysterować Google, żeby zapytano moje imię, nazwisko, wyślij to, co ja chcę. I teraz, no robimy to. Jakie są jeszcze motywacje, motywatory, żeby oni to robili, żeby się chcieli robić. Jeżeli ktoś fajnie to robi,
to stwarzamy mu możliwości publikacji nie tylko w tym szkolnej platformie edukacyjnej, dziennikarskiej, ale w prawdziwym miesięczniku. Od 7 lat jestem redaktorem naczelnym prawdziwego czasopisma Kreatywni z ISSN-em, więc jeżeli oni fajne rzeczy mają, to zapraszam ich, żeby publikowali w miesięczniku. Oczywiście muszę mieć zgodę rodziców, no bo są niepełnoletni, jeżeli poza szkołą publikujemy. Jeżeli dużo publikują, to ja oferuję staż dziennikarski roczny albo dwuletni i wtedy zgodnie z prawem polskim, nie, dziennikarskim, międzynarodowym, otrzymują prawdziwą legitymację prasową, taką jak Monika Olejnik czy Kraśko. No i to jest już takie fajna sprawa, bo nie dość, że są dumni, ale ta legitymacja jest dla nich przepustką. A poza tym staram się, jeżeli chcą, oczywiście tylko jeżeli chcą, załatwiać im akredytację prasową na różne eventy, koncerty, więc tam te nasze, bawimy się takie już od 2007 roku w to dziennikarstwo, no w zasadzie tej innowacji od 4 lat, więc mamy tam na naszym kanale wywiady ze znanymi piosenkarzami, artystami, bla, 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 bla i tak dalej. Co jest ważne, że ten miesięcznik, żeby oni nie mieli publikacji w takim młodzieżowym czasopiśmie, bo takich gazetek młodzieżowych, to, co to tam, takie gazetki, to ja zapraszam do publikowania w miesięczniku ludzi, którzy są już zasłużonych, artystów z całego świata, na przykład taki najlepszy akwarelista, prawie że najlepszy w świecie z Korei Południowej, publikuje zaraz obok naszych uczennic, które sobie tam też coś próbują malarsko, więc czy profesorowie znani, czy artyści, czy piosenkarze, więc jeżeli w danym miesięczniku, w danym numerze jakaś nastolatka ma swój artykuł, a to jest prawdziwe czasopismo archiwizowane w Bibliotece Narodowej, więc mają prawdziwe publikacje, to ona się czuje bardzo ważna, bo ona nie jest tam jakiś tam, tylko zaraz obok kogoś, kto jest bardzo, bardzo ważny. Ci dorośli się zgadzają na te publikacje, dlatego że no, my przy okazji ich też promujemy. Nas interesują teraz te błędy, prawda? Jeżeli my mamy platformę tą dziennikarską i młodzież robi te zadania, bo co oni muszą robić? Raz w tygodniu muszą coś opublikować. Dowolnie coś, albo felieton, albo nawet ciekawe zdjęcie, albo fotoreportaż, albo reportaż, albo serwis informacyjny, albo podcast radiowy, cokolwiek. Raz w tygodniu. Ci bardziej leniuszki to mogą to zrobić na lekcji, bo raz w tygodniu mam z nimi lekcje. Ja to nazywam, to nie są lekcje, bo przecież ja ich niczego nie uczę, tylko to są konsultacje zbiorowe. I w czasie tych konsultacji zbiorowych, jak jest leniuch, to może sobie odbębnić to zadanie na lekcji, ale musi go zrobić porządnie. Ja im pokazuję, jak to się technicznie robi, żeby to było porządnie zrobione. Ale też mają cały serwis pomocy, takie dostępne w serwisie, żeby mogli zobaczyć ściągawki po prostu. Druga sprawa, jeżeli mają błędy, to mamy taką platformę wewnętrzną, że oni mogą się zalogować, żeby widzieć coś, co publicznie nie jest widziane, tylko my widzimy. I wtedy to dotyczy naszego projektu. Uczenie się na błędach, swoich i nieswoich. Bo jeżeli ktoś to robił źle, a mówię wam, że bardzo dużo robi na odwal się, tak? Mam super liderów, ale część młodzieży to więc ja wtedy im piszę tam. Wyświetlają się tylko dla tych, którzy są zalogowani, a więc tylko dla uczniów, mojej ulubionej pani dyrektor, dla mnie i wychowawcy. I się wyświetla lista tych, które są właściwie do poprawki. No i tam mają napisane na czerwono, co było źle zrobione. Ze znakiem zapytania, czemu nie zerzałaś, bo tu masz link, czemu to miało być trochę inaczej. Że nie można zrobić coś, żeby tylko odbębnić, tylko
naprawdę działamy, żeby się czegoś nauczyć. No i teraz był problem oceniania tego, bo przecież my w dzienniku, ja niestety mam tak innowację zgłoszoną, że mamy ocenę tak jak z polskiego czy z innego języka. Mamy dziennik elektroniczny i szczęśliwie to nie dotyczyło tylko mojego przedmiotu. Na Radzie Pedagogicznej ustaliliśmy, że te oceny, które mogą być poprawione, to my w e-dzienniku oznaczamy jeszcze w nawiasie z wykrzyknikiem. Jeżeli technicznie to jest tak, że jak jest nie cyfra, to on tego nie liczy, ale to widać, że masz tu 0 punktów i zobaczysz, jak ten wykrzyknik zniknie, to ci poleci średnia strasznie. I rodzice też to widzą. Bo jak mieliśmy do niedawna tak, że ja im, bo oni mogą cały czas poprawiać te błędy, bo to jest ważne, tak? Że przecież można popełnić błędy, albo można mieć słaby dzień i nie zrobił. No to nie zrobił, no to zrobisz następny raz, ale zrób to. No bo trening czyni mistrza, musisz to robić co tydzień, bo inaczej się nie rozwijasz. No więc jak nie było tego, jak im nie wpisywałem tych zer, to tak zostawało na koniec semestru, a potem panika, tak? Że nagle, że no, a rodzice też nie widzieli. A poza tym z tym uczeniem się na błędach, że u mnie zrobienie błędów nie jest tragedią, tylko że no trzeba, jak niezrobione, to trzeba poprawić. Wszyscy widzą, co było źle zrobione, co inni źle zrobili, więc się uczą na swoich błędach, na obcych błędach. A jak ktoś już całkiem nic nie chce, no to trudno, na koniec będzie miał, znikną wykrzykniki i będzie miał słabą ocenę. I my to trenujemy dopiero, nie? Bo też uczymy się na błędach, jak żeśmy oceniali w minionych semestrach, że to nie wychodziło. I jak oni nie działali lub nie działali, pozytywnie lub negatywnie. I teraz ważna rzecz, co my moglibyśmy wnieść również dla tej naszej akcji błędy. To znaczy, my będziemy dalej to kontynuować i dalej rozwijać tę naszą metodę uczenia się przez działanie, bo przecież to jest kluczowe dla całej edukacji. My będziemy się całe życie uczyć, działając zawodowo. Tego się już nie da uniknąć. Szkoła powinna właściwie tak uczyć, prawda? Uczyć kompetencji, umiejętności radzenia sobie w autorozwoju, autokreacji. A dla młodych ważne w autopromocji, żeby jak ich wygoogluje pracodawca, żeby ich kupił. Więc no w tym kierunku będziemy to rozwijać. Natomiast dla naszej akcji, jeżeli mam być tym, chciałbym być tym ambasadorem akcji, że błędy uczą, to już pan. Mam propozycję, bo nasz miesięcznik również może być do waszej dyspozycji. Ja potem dam w komentarzach, albo zresztą łatwo nas znalazł miesięcznik kreatywny. My mamy również radio internetowe. W tej chwili gramy tylko chwilowo archiwalny materiał. Od maja zaczniemy regularną ramówkę i zamiast serwisu informacyjnego moje uczennice przygotowały taki fajny dżingiel do tego. Chcemy puszczać felietony, że szkoła ma sens tylko wtedy, jak jest sensowna. I takie różne felietony odnośnie naprawiania naszej szkoły, związanej z naszą fundacją EDUS, ale i z tym, co robimy w naszej tutaj akcji Błędy kształcą, to my będziemy tak regularnie to w radiu puszczać. Wiecie, podcasty jest bardzo... Już kończę, tak? Podcasty są cudowną sprawą, bo one się rozchodzą przez Spotify, gdziekolwiek bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc chciałbym, żeby i do tej akcji Błędy kształcą, i nasz miesięcznik, i nasze rady jest do waszej dyspozycji i będziemy w kontakcie. W każdej bardzo chętnie będziemy publikować, nagłaśniać, a mamy dość silne przełożenie w sieci.
Ja też po zakończeniu dzisiejszych spotkań przygotuję post, w którym będą polecane książki i strony, o których pan Janek wspominał, tak żeby mogli Państwo zajrzeć, zakupić, zobaczyć pracę uczniów i pana Janka. Jak tak pana słucham, to tak mam ochotę wrócić do szkoły jako uczeń do pańskiej klasy. Muszę panią zmartwić, Bardzo bo proszę. uczę, do szkoły chodzę tylko do końca sierpnia i przerywam już dalszą pracę w szkole. Zostawię młodszym, ale kontakt ze szkołą, z fundacją, miesięcznik będzie dalej działał, radio będzie dalej działało, więc ja jestem do dyspozycji. Myślę, że będę miał więcej czasu, nie musząc się męczyć z uczniami, którzy nie jedzą budyniu na złość. Jestem zachwycona, naprawdę podziwiam zapał, energię. Jestem zachwycona. Jest już z nami Marcin Perfuński. Dziękujemy Panie Janku. Marcin Dziękuję. Perfuński, który porozmawia z nami na temat popełniania błędów z punktu widzenia rodzica, również rodzica działającego w edukacji zdalnej. Marcin jest influencerem parentingowym, dziennikarzem, redaktorem i tatą 5 córek. Także ma wesoło w domu. W sieci znany jest jako super tata, a w zasadzie słaby tata, który chce być super. Członek wielu inicjatyw, Rady Doradczej Rodziców NASK, kapituły konkursu Świat Przyjazny Dziecku, laureatem listy 100 tych jego dokonań i tytułów jest mnóstwo, ale żeby mu nie zabierać czasu, to już oddaję głos, bo na pewno podzieli się z nami swoimi pomysłami na pracę z błędem. Dzięki, Patrycjo. W ogóle dzięki, że zaczęłaś od tego mojego motta. Ja je strasznie lubię. Motto, czyli słaby tata, który chce być super, bo to doskonale się wpisuje w inicjatywę, którą podjęłaś i podjęliśmy wszyscy, no bo już jest tych ludzi dookoła bardzo dużo. To są słowa, które mi towarzyszą już prawie 10 lat. Pamiętam, że jak założyłem super tatę w 2014 roku, to miałem inne motto, ale ono przetrwało tydzień. To znaczy, to było motto rodzicielstwo z uśmiechem, bo chciałem pokazywać taką pozytywną stronę rodzicielstwa i bardzo szybko, po 7 dniach stwierdziłem, że ej, przecież to jest nieprawda, to znaczy rodzicielstwo bywa oczywiście z uśmiechem, ale często jest po prostu okupione jakimś trudem i jest to pewne wyzwanie, które jakbym, nie wiem, miał zważyć na wadze jeden dzień, to pewnie większość rzeczy, które się wydarzyło, no to był trud, wysiłek, przepalanie jakiejś energii, która gdzieś na końcu przyniosło jakiś, nie wiem, sukces albo jakąś satysfakcję, no bo dziecko się położyło spać uśmiechnięte na przykład, więc coś się dobrego wydarzyło, ale żeby to się wydarzyło, to po drodze ileś schodków trzeba było pokonać, również pokonać różne błędy. I ta słabość, którą sobie wpisałem w motto, z jednoczesną wizją bycia super tatą, super rodzicem, jakoś tak mnie ustawiła, czy tak urealniła to moje rodzicielstwo. I wydaje mi się, że jakoś się dzięki temu też, nie wiem, wewnętrznie poukładałem czy uspokoiłem, dlatego że myślę, że jak wielu rodziców, kiedy wchodzimy już w ten etap bycia właśnie mamą, tatą, no to chcemy być po prostu super, jak najlepszymi rodzicami, ale jak tak sobie zacząłem myśleć, czy robiąc taki skok do przeszłości, już jestem 15 lat tatą, to mam takie poczucie, że większość rzeczy mi się nie udała w byciu tatą. To znaczy, oczywiście chcę być jak najlepszy, ale generalnie to każdy dzień przynosi jakąś ilość rzeczy, które nie wychodzą. Pewnie ze świecą trzeba by szukać takiego rodzica, który może powiedzieć, co ja sobie rano zaplanuję, to do wieczora zrealizuję w rodzicielstwie. Stawiam na to, że nie ma takich rodziców. No, ale mimo wszystko, jak się patrzy na te nasze dzieci, no to one dorastają, one dojrzewają, one się usamodzielniają, one zdobywają wiedzę, kompetencje, zaczynają przejmować swoje życie w swoje ręce, zaczynają same decydować o sobie, czyli jednak to się jakoś kręci. Pomimo błędów, albo może dzięki nim właśnie. Dzięki temu, że one stają przed różnymi wyzwaniami, z którymi sobie czasem nie radzą. Ale dzięki temu, że po raz kolejny próbują, bo dzieci mają to w sobie, że tak jak z nauką chodzenia, tak 100 razy upadną, ale 101 raz wstaną, że te błędy, które popełniają, w sposób naturalny są dla nich takimi schodkami, dosłownie ich przenośni, które muszą pokonać i pokonując, uczą się stawiać te kolejne kroki. Więc taka świadomość tego, że moje rodzicielstwo się głównie mi nie udaje, a mimo wszystko się udaje,
Jest takim trochę plasterkiem na ten mój niepokój, że no przecież nie dowożę wielu rzeczy jako rodzic. A jednocześnie, mimo wszystko, jak zapytam swoje córki, to mam takie poczucie, że one powiedzą, że nie, no wszystko jest okej, okay, w czym jest problem? A jednocześnie ja jako tata, biorąc sobie jakiś papierek lakmusowy, nie wiem, sprawdzając chociażby wczorajszy dzień, mieliśmy taką sytuację, że akurat mamy dzieci chore, więc one mają trochę humorki gorsze, dwa razy się pokłóciły, jedna się popłakała i pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłem, mogę to powiedzieć akurat, no, było takie stanięcie przed tą płaczącą i wytłumaczenie, co się wydarzyło. I ona się w ogóle odwróciła na pięcie i spadaj, tata, w ogóle nic nie rozumiesz, nie? Bo zastosowałem złą metodę do sytuacji, tak? Ona chciała emocje ugasić, a ja tutaj zacząłem rozumowo jej tłumaczyć, co się wydarzyło. Jaki błąd popełniłem jako rodzic, natomiast no, potem przytuliliśmy się, oczywiście wszystko się wydarzyło dobrze. Zadziała się sytuacja, w której ja jakby dokonałem pewnej weryfikacji własnego błędu i jednocześnie zadziałałem od razu tak, jak powinienem. Czyli pokazałem dziecku proces wychodzenia z błędu albo wyciągania wniosku z błędu, który popełniłem. I ja tak sobie myślę, że to, co możemy zrobić jako rodzice najlepszego, to znaczy pokazać im, że nie, że jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy, ale to, że właśnie popełniając błędy wychowawcze, czy właśnie nawet nie chodzi o wychowawcze, bo to brzmi może szumnie, ale to są czasem błędy takie naprawdę drobne, które popełniamy nawet w kuchni czasem, nie wiem, przypalając jajko. Wiecie, myjemy patelnię, robimy drugie, tylko tym razem lepiej. Czyli ten proces wychodzenia z błędu, myślę, że to jest najfajniejsza, najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, no bo dzieci się głównie wychowują przez modelowanie od rodzica, więc jeżeli my robimy coś źle i potem poprawiamy się i za 101 razem nam wychodzi, no to to jest dokładnie to. Druga rzecz, którą sobie też zapisałem, bo zapisałem sobie kilka punktów, to to, że nie wiem, czy zauważyliście, ale to nie jest tak, że jak dziecko się rodzi, to my dostajemy jak w Matrixie taką wtyczkę w tył głowy i tutaj od razu pełen pakiet informacji, kompetencji rodzicielskich. Nie, już wiemy wszystko. Nie, tylko rodzicielstwo się wykuwa generalnie w procesie, nie? Każdego dnia dosłownie. Ja mam teraz taką falę urodzin swoich córek. Nie? Marysia 15 lat w marcu, Kwiecień Klara 10 lat przed chwilą właśnie, były wczoraj, przedwczoraj urodziny. W maju kolejna Weronika będzie miała 13 urodzin, czy 12. Gubię się już, przepraszam, dużo tych córek. I generalnie to jest taki moment zawsze takiego pit stopu, nie? Tak sobie myślę, nie, spoglądam na to swoje rodzicielstwo i patrzę, że no, no fajnie, córka rośnie, usamodzielnia się, rzeczywiście zaczyna być taka no, dojrzalsza, widzę ten proces. Jednocześnie ja doskonale pamiętam jako tata, że te 10 lat temu zrobiłem coś, co było bardzo niefajne. To są rzeczy, które się pamięta. Ale dla niej to jest w ogóle nieważne, nie? To jest jakby zamazane. I myślę sobie, okej, to ja popełniłem ten błąd, czy nie popełniłem tego błędu? Znaczy popełniłem oczywiście błąd, ale czy on miał jakieś znaczenie w tym procesie dojrzewania mojej córki? I okazuje się, że on siedzi głównie we mnie, natomiast nie jest obecny w jej wspomnieniach, bo ona gdzieś tam w tym pakiecie doświadczeń, które doprowadziły ją do tego 10, 12 czy 15 roku życia. Ma różne moje doświadczenia, czy właśnie moje różne błędy, ale jednocześnie została zbudowana też dobrymi, pięknymi, wspaniałymi rzeczami, które nosi w sobie jako te główne takie wyspy szczęśliwości. Nie wiem, czy pamiętacie ten film W głowie się nie mieści. Nie? Tam były takie wyspy szczęśliwości, które trzymają człowieka jakoś na powierzchni. Jak one się zawalają, to już jest źle. I okazuje się, że te błędy, które wydają mi się bardzo ważne, bardzo trudne i zrobiłem coś źle jako tata, nie są ważne dla mojego dziecka. To jest takie dla mnie bardzo, o kurczę, zapaliła mi się żaróweczka. Czy w związku z tym powinienem przywiązywać uwagę do tych błędów, które popełniłem jako tata? Może nie. W związku z tym może powinienem traktować te błędy jako taki pit stop trochę, może jak w wyścigach Formuły 1, że trzeba się zatrzymać. Trzeba odnowić te koła, tak? Znaczy wymienić koła, nalać benzyny i jechać dalej. Ale to jest taki moment na taką refleksję, że skoro jakiś błąd powstał, no to może teraz trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby go nie popełniać drugi raz. I jedna taka rzecz, jeszcze taka myśl filozoficzna, może użyję takiego wielkiego słowa, ale tak mi się wydaje, że generalnie człowieczeństwo to jest coś, co się wykuwa z takiej niedoskonałości. Nikt z nas nie jest doskonałym człowiekiem od samego początku, tylko jest to proces, w którym błędy są absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o takie
zbudowanie samego siebie w takim sensie, że można oczywiście usłyszeć od kogoś, że coś się wydarzyło i to było złe, więc ty tego nie rób, ale silniejszym, czy bardziej takim osadzającym we mnie takie doświadczenie jest to, kiedy ja tego doświadczę. Znaczy, kiedy doświadczę jakiegoś błędu i wykonam pracę, która sprawi, że ja z tego błędu wyciągnę wnioski. Przed chwilą nawet rozmawialiśmy o tym z żoną, że to nie jest tak, że błąd uczy sam z siebie, z automatu, nie? Tylko uczy ten proces, który jest wykonany po błędzie, który ja wykonam w swojej głowie, czy w sercu, jeżeli to jest błąd emocjonalny, wynikający z moich emocji. Więc to taka świadomość, że cały czas się wykuwam jako człowiek. Tak, mam 46 lat, za chwilę 47 rok życia, a ja mam poczucie, że ostatnie 5 lat na przykład to jest jeden z najbardziej rozwijających mnie okresów w moim życiu. Że nie jestem do końca ukształtowanym człowiekiem, że cały czas ten proces następuje i ten proces jest obarczony różnymi błędami, tak jak tym błędem wczorajszym chociażby. I taka myśl wtedy, ta myśl mnie jakby bardzo uspokaja, nie? Że okej, no błędy się popełnia, ale one nie są właśnie końcem, tylko są pit stopem i idziemy dalej. No jakby ktoś, nie wiem, Edisonowi powiedział, że pani ta żarówka nie działa, no to daj pan sobie spokój, mamy świeczki, komu to potrzebne, te nowe rzeczy, nie? To on by nie zrobił tej żarówki. W ogóle w metodzie naukowej przecież popełnianie błędów to jest podstawa, nie? 99 rzeczy nie wychodzi, dopiero ta setna wyjdzie. I fajnie, gdyby ten sposób myślenia też przenieść do szkoły, żeby nie było takiego momentu, no wiem, że może się nie da, tak, bo tego materiału jest bardzo dużo, ale że po prostu, że nie dochodzimy do momentu, w którym mówimy stop, już więcej się nie nauczysz, nie dasz rady, daj sobie spokój, idziemy dalej. Gdyby jednak dać szansę temu uczniowi, może rzeczywiście on by za tym znowu 101, 102 razem sobie z czymś poradził. Choć myślę, że też warto mieć z tyłu głowy taką myśl, że no pewne rzeczy są dla kogoś może nie do przeskoczenia. Wiem, że w drugiej części będzie pan Belfer, czyli Dawid Łasiński. Ja nienawidzę chemii. On o tym wie, więc się tutaj trochę spieramy tak żartobliwie, ale to jest kiedyś sobie powiedziałem, że po prostu to nie jest dla mnie i to mi dało taką wielką ulgę, nie? Że też jakbym sobie powiedzieć, że może pewnych rzeczy nie dam rady poznać, nie są one moje, nie pasują do mnie. I ostatnia myśl, bo widzę, że czas się zbliża do końca, ale to jest też dla mnie ważna rzecz, że w moim rodzicielstwie, to jest też coś, czego się uczę, bo ja tutaj mądrze teraz powiem, ale to jest coś, czego cały czas się uczę, że niezwykle ważna jest takie stworzenie atmosfery bezwarunkowej miłości i akceptacji tego, że właśnie dziecko też może popełnić błąd. Bo tych błędów przecież dziecko, no znowu, uczące się, będące cały czas w procesie dojrzewania do człowieczeństwa, do dorosłości, do samodzielności, popełnia ich mnóstwo. I przyjmowanie nieustanne dziecka, jakby podnoszenie go z tego błędu, okej, wydarzyło się, nie? Choć spróbujemy na to spojrzeć razem, zobaczymy, co się wydarzyło nie tak, że nie po 10 czy 20 razie nie fukam na to dziecko i nie mówię, kurczę, ile razy jeszcze popełnisz ten błąd? To nie jest tak, że dziecko popełnia błąd, bo chce, tak? Tylko ono raczej chce właśnie zrobić coś dobrze, to bo ma większą wtedy satysfakcję. Że to stworzenie tej bezwarunkowej atmosfery, bezwarunkowej miłości sprawia, że ono naprawdę zaczyna powoli samo z siebie robić coś dobrze. Nie dlatego, że ja tego oczekuję, tylko no dlatego, że jakby ono jest tak zbudowane. No ono chce po prostu zrobić coś dobrze, bo to jest super satysfakcja na koniec, żeby powiedzieć, udało mi się, nie? I teraz nie wiem, czy da się taką atmosferę zrobić w szkole. To jest duże wyzwanie, zwłaszcza jak się ma dużo dzieci i jeszcze program, z którym trzeba pędzić. Pewnie się nie da w tym momencie, no bo trzeba się pewnych rzeczy rozliczać, również wy nauczyciele musicie się rozliczać przed górą, tak? Ale no nawet takie zrozumienie ze strony nauczyciela myślę, że będzie bardzo ważne dla takiego ucznia, który no nie daje rady, nie? Ale jakby okej, no słuchaj, rozumiem, że taka jest sytuacja, ale jakby przyjmuję to twoje też takie, no taką twoją niedoskonałość. U mnie to jakoś działa, chociaż dla mnie jest wyzwaniem o tyle, że ja jestem bardzo niecierpliwy czasami i to też mi to rodzicielstwo pokazało, że dziecko nieintencjonalnie, ale potrafi swoim zachowaniem nacisnąć tam, gdzie mnie boli i wtedy się wkurza. No ale to jest, tak jak mówię, też jestem złożony z różnych błędów.
I na koniec, słuchajcie, taka refleksja, bo nawet zacząłem wczoraj googlować sobie coś o tych błędach, tak poczytać, żeby nie tylko tak gadać od siebie, ale może coś mądrego jeszcze wam zostawić. To zacząłem sobie szukać definicji błędów. Mi się spodobały dwie. Znaczy, jedna dotyczy metody prób i błędów. Co to jest metoda prób i błędów? To jest próbowanie różnych sposobów osiągnięcia celu aż do skutku. I tutaj jakby nie jest napisane, że nie, po 10. razie ci się uda, tylko te różne sposoby można w nieustanny sposób mielić, tak? Ale w końcu gdzieś tam ten cel, ta wizja celu, osiągnięcia tego celu jest czymś, co jest bardzo pociągające, bo chce się po prostu, nie wiem, przejść jakąś grę na przykład. Ja teraz gram sobie takie retro gry. Ściągnąłem sobie niedawno Far Cry'a, to jest gra sprzed chyba już 20 prawie lat. I ja tam wiele razy ginę w tej grze, nie? Ale jak się już planszę zrobi na sam koniec, to jest ogromna satysfakcja. Po tych 30 zginięciach, tak, jest 31 moment sukcesu. Bardzo jest to już skrzydlające, bardzo fajne i na przykład na kolejne plansze już przechodzę łatwiej, no bo się czegoś nauczyłem na błędach. A druga rzecz to jest, co to jest uczyć się na błędach? To jest wyciągać wnioski ze swoich lub czyichś błędów i starać się podobnych nie popełniać. I to czyichś błędów to jest coś, co właśnie fajnie się realizuje w rodzinie. Czyli ja mówię o swoich błędach, które pokonałem swoim dzieciom. I to jest też coś fajnego, co może się zadziać w szkole, nie? Że jakby my od siebie się uczymy nawzajem, że ktoś jakiś błąd popełnił i z tego błędu jakoś wyszedł. I w związku z tym, ja obserwując go albo go słuchając, tego swojego rówieśnika, mogę pomyśleć, a okej, okay, no to może ja tego nie będę robił, nie? Ale tutaj ta atmosfera akceptacji, myślę, że tutaj jest bardzo ważna, żeby sobie ją tak, no, zbudować. Jest to może, nie wiem, czy to jest w podstawie programowej zapisane, chyba nie, ale tak ze swojej strony jako rodzic, myślę, że i ze strony swoich córek, bo wiele razy to od nich słyszałem, że gdyby w szkole dało się tak po prostu być sobą bez jakiegoś takiego poczucia, że ktoś mnie ocenia, że ja bym chciał do tej szkoły chodzić. Ja mam dwie córki, które są w edukacji domowej, więc to jest jedna z nich właśnie. Ona by chciała do szkoły chodzić, ale tam cały czas mnie ktoś ocenia. Nieustannie, ze wszystkiego jestem rozliczana. No więc kilka takich nieuporządkowanych myśli, ale jeszcze chcę na pewno przy tej kampanii troszeczkę podziałać, więc jak sobie uporządkuję je, to myślę, że napiszę post albo nagram filmik na ten temat i oczywiście udostępnię dla Was i dla Patrycji. Także dzięki za szansę powiedzenia tych kilku słów. Świetnie, dzięki. Mówiłeś o tym, że my się rozliczamy. Rozliczamy się z podstawy programowej, ale to, jak budujemy relacje z uczniami, jaka atmosfera panuje na lekcji, to już jest w naszej gestii. Czy No będzie to takie właśnie, fajnie. autorytarne, czy takie bardziej bliskie uczniowi i pochylające się nad nim. Także duże zadanie przed nami, żeby uczniowie czuli się dobrze na naszych lekcjach. Dzięki wielkie za masę Super. inspiracji. Dziękuję. Dziękuję. Jest z nami już Kinga Wysmułek-Jarzyńska, która znana jest Wam pewnie z profilu NeuroEureko. Również jest polonistką, ale też jest absolwentką pedagogiki, psychologii i neuropsychologii. Także ta tematyka błędów z pewnością jest jej bliska. Też stara się budować dobre relacje z uczniami, aby czuli się fantastycznie na jej lekcjach. Kingo, możesz już się włączyć. Dzień dobry. Dzień O, dobry, czy mnie widać, fantastycznie czy mi wszystko działa. słychać? Miałam trochę problemów technicznych, ale mam Wszystko nadzieję, że okej. wszystko już w miarę jest ok. Niestety musiałam zamienić laptop na telefon, ale mam nadzieję, że damy radę. Dziękuję za tak ładne przedstawienie. No i może wyjdę od tego, o czym właściwie zakończyliście rozmowę, od relacji. Wydaje mi się, że tutaj ta relacja jest bardzo ważna i tak naprawdę, gdyby każdy nauczyciel zaczynał od tej relacji, a nie od racji, to myślę, że byłoby to dużo, dużo lepszym skutkiem i dużo lepszym efektem dla nauki, ale też i dla nas samych. Bo ja zawsze się zastanawiam, czy ja chcę mieć rację, czy jednak wolę mieć relację i gdzieś to mi towarzyszy jako człowiekowi, nie tylko jako nauczycielowi, ale też po prostu w codziennym życiu jako człowiekowi. Pamiętam kiedyś Jacek Walkiewicz powiedział takie słowa, że
parafrazując oczywiście, że on się wybierał na jakiś wykład i na tym wykładzie poprzednik, który też wykładał akurat tej grupie studentów, mówił, że chciał go uprzedzić na temat tej grupy, z którą Walkiewicz miałby pracować. I on mówi, nic mi nie mów, nic, ja nie chcę się uprzedzać. I rzeczywiście, zobaczcie, drodzy Państwo, że często tak mamy, że się uprzedzamy do jakiejś rzeczy, czy do jakiejś sytuacji, czy do jakichś uczniów. I on wtedy powiedział taką bardzo mądrą rzecz, która gdzieś zapisała się bardzo w mojej głowie, żeby nie popełniać tego błędu, żeby jednak spróbować zdystansować się i samemu poznać pewne rzeczy. O co chodziło, tak już kończąc tę parafrazę, chodziło o to, że poprzednik jakby nie dał sobie prawa błędu, że studenci go dopytywali o różne rzeczy i on się czuł z tym źle, bo może nie potrafił odpowiedzieć na jakieś pytania wystarczająco perfekcyjnie, czy w ogóle, nie wiem. Natomiast później, kiedy właśnie doszło do rozmowy między nimi, dlaczego chciał uprzedzić Walkiewicza przed tą grupą studentów, właśnie mówił, bo oni zadają pytania. A jak ja nie będę znał odpowiedzi na to pytanie, a jeżeli ja nie będę umiał odpowiedzieć wystarczająco dobrze, i pan Jacek Walkiewicz powiedział, to nic, to powiesz, że się dowiesz, to powiesz, że sprawdzisz, to powiesz, że nie wiem dziś, ale jutro będę wiedział i się na jutro dowiesz. I to mi pokazało bardzo mocno, że my musimy z siebie zdjąć ten ciężar z tych swoich barków, ten ciężar tej odpowiedzialności, i ten ciężar takiej perfekcyjności. Dopóki my ze sobą nie zrobimy porządku i nie damy sobie przyzwolenia na błąd, to ten błąd będzie i w nas, i w naszych uczniach, i na naszej lekcji czymś po prostu strasznym, czymś po prostu, przed czym każdy będzie drżał. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc wejść na lekcję z takim poczuciem, że ja mogę popełnić błąd, bo jeżeli ja, nauczyciel, mogę popełnić błąd, to ty, uczeń, też możesz popełnić błąd, to my grupa też możemy popełnić błąd. I ten błąd nie jest niczym strasznym, nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, jest czymś, co nas uczy. I pamiętam, że to gdzieś zawsze we mnie było i zawsze, nawet jak na przykład, ja bardzo szybko oddaję sprawdziany, jako żeby podać przykład. I zawsze mówię, słuchajcie, mam dla was sprawdziany, ja je sprawdzałam wczoraj był sprawdzian, ja na dzisiaj czy tam na jutro oddaję, ja to bardzo szybko robiłam, no to teraz robimy tak, ja czytam odpowiedzi, sprawdzacie co macie, czy nam się zgadza, czy ja się gdzieś nie pomyliłam. Jeżeli ja się pomyliłam, zaznaczacie ołóweczkiem, przychodzicie do mnie, rozmawiamy na ten temat. Jeżeli wy macie wątpliwość, czy odpowiedzieliście dobrze, ja tego nie uznałam na przykład, to zapraszam szybciutko do mnie, będziemy rozmawiać, będziemy wyjaśniać. I pamiętam, że pierwszą klasę, którą zawsze przejmuję, nieważne czy to jest czwarta czy starsza, to jest takie dziwne poruszenie. Ale oni szybko, uczniowie szybko w to wchodzą i szybko, naprawdę bardzo kulturalnie, bardzo, naprawdę nie bójmy się tego, bo czasami mam wrażenie, że niektórzy się boją. Nie bójmy się, bo my nie stracimy autorytetu. Wbrew przeciwnie, my ten autorytet sobie zbudujemy i uczniowie bardzo szybko wchodzą, to bardzo szybko przychodzą do mnie, mówią, panią, a ja mam tu wątpliwość, bo jest tak, a pani napisała tak, a, no i rozmawiamy. I się okazuje, że czasami zdarza mi się także popełnić błąd ja się do tego błędu przyznaję, mówię i widzicie, bardzo dobrze, bo ja to robiłam szybko, zresztą jestem tylko człowiekiem i też się błędy zdarzają, zmieniamy, tak? Czasami oni też przychodzą, nie wiem, czy mi to coś zmieni, ja mówię, zmieni ci to, bo po pierwsze się nauczyłeś tego, żeby walczyć o swoje, a po drugie nauczyłeś się tego, że ja nie gryzę i że przychodzisz do mnie i rozmawiasz o tym błędzie, tak? Że to ja popełniłam błąd, nie ty. Ty też możesz. Też na lekcji czasami się zdarza, że ktoś gdzieś popełni błąd, ja nie zauważę, na przykład piszą na tablicy, popełni ktoś błąd, ja tego nie zauważę i też szybko uczą się tego, że łapka w górę i proszę pani, bo tam jest błąd, chyba powinno być inaczej i też to buduje taką od razu atmosferę między nimi, że nie ma takiego wyścigu, nie ma takiego, zdarzają się oczywiście wyjątki, ale nie ma raczej takiej, jak to się ładnie wytłumaczy, przepracuje, to nie ma hejtu, tylko właśnie dążenie, takie łączenie całej grupy w jedność i budowanie takiej odpowiedzialności zbiorowej za to, co robimy. Czyli ja popełniam błąd, ja uczeń, tak? Ja uczeń popełniam błąd, ale moja koleżanka, mój kolega ten błąd znajduje, uczymy się wspólnie.
I to naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze działa. Czym ja się jeszcze inspiruję i co dla mnie jest ważne, ja sobie tutaj wypisałam, no na pewno neurodydaktyką, na pewno ocenianiem kształtującym. Zresztą wydaje mi się, że to są takie podstawy, które każdy gdzieś powinien znać. Nie chodzi tutaj o jakąś specjalistyczną wiedzę, taką bardzo precyzyjną, ale żeby chociaż mniej więcej wiedzieć, jak to się przekłada. Tutaj ocenianie kształtujące, myślę, że znane naprawdę większości z nas, żeby ta informacja zwrotna była, żeby ta informacja zwrotna była na tyle dobra, aby uczeń wiedział, o co w niej chodzi, o co chodzi w jego błędzie, o tak, o co chodzi w jego błędzie, jak go poprawić, jak go, jak nie dopuścić następnym razem do tego, żeby był, albo małymi kroczkami, tak, nawet jeżeli dopuszczę, żeby był, to co dalej zrobić, żeby go zniwelować, żeby się nauczyć, bo to nie o to chodzi, żeby wszystko zrobić perfekcyjnie za pierwszym razem, tylko żeby właśnie dojść do tego momentu, kiedy ja już umiem, kiedy ja wiem, co zrobiłem źle, kiedy ja wiem, jak to naprawić. To jest naprawdę niesamowicie cenna wiedza. Tu, jeżeli chodzi o jakieś takie polecajki, to mogę polecić oczywiście, jeżeli chodzi o nas, nauczycieli i ten dystans do siebie i też popełnianie błędów przez nas, no to oczywiście Marta Młyńska. A jeżeli chodzi o neurodydaktykę, no to myślę, że tutaj Olga Woj, Marek Kaczmarzyk, Marzena Żylińska to są takie po prostu klasyki, więc jeżeli kogoś z Państwa by to interesowało, to zapraszam. Można, czy w internecie, czy naprawdę są webinary, są spotkania, książki, jest tego mnóstwo. Ja ze sobą dzisiaj wzięłam akurat nie te. Mam dzisiaj książkę, może też pokażę, od której też gdzieś tam, do której lubię wracać. Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Co prawda tutaj nie ma o neurodydaktyce bezpośrednio i ocenianiu kształtującym, ale tutaj są rzeczy, które będą bliskie temu, co mówię i właśnie będą pokazywały, dlaczego te dzieci fińskie uczą się najlepiej. Ja mam pozaznaczane fragmenty, które są mi bliskie. Oczywiście nie wszystko da się od razu przełożyć na nasz grunt, nie oszukuj się, ale można się czymś tutaj zainspirować. I coś, co ja lubię, jeszcze może zaprezentuję coś, co ja lubię, myślę, że też już niektórzy znają, Sekretne życie autorów lektur szkolnych i na przykład podczas omawiania lektur ja czasami z tej wiedzy korzystam. Nie wszystko jest tutaj takie, które mogę powiedzieć na przykład w czwartej klasie, chociażby jeżeli weźmiemy Adama Mickiewicza, ale są rzeczy, które jak najbardziej myślę, że można powiedzieć, z których można skorzystać i też pokazać, że autorzy wcale nie byli idealni, że jak zaczynamy na przykład omawiać pana Tadeusza i powiemy kilka takich smaczków z życia Adama Mickiewicza, to się okazuje, że on wcale nie był taki idealny, wcale nie był taki krystaliczny, wcale tam tak super nie było i to też już przełamuje lody na przykład podczas omawiania lektur, kiedy no, ten pan Tadeusz jest trudny, ale już mamy taki pierwszy moment zaciekawienia, zachęcenia, zainteresowania i to też pomaga no, chociażby właśnie przy omawianiu lektur szkolnych. Warto, myślę, gdzieś tam od tego wyjść, jeżeli nie od tej pozycji, bo tutaj nie będzie wszystkich autorów, to chociażby szukać sobie gdzieś w internecie właśnie jakichś smaczków, jakichś ciekawostek, żeby pokazać, że właśnie ja mogę popełnić błąd, ty możesz popełnić błąd, my możemy popełnić błąd, ale również autorzy lektur szkolnych też popełniali błędy i nie warto dążyć do perfekcji, tylko warto zastanowić się, jak z tego błędu wyjść z twarzą i czego się nauczyliśmy. To chyba tyle, bo widzę, że czas nas goni, więc starałam się przebiec przez to, co najważniejsze sobie gdzieś tam wypisałam. Więc podsumowując, myślę, że najważniejsze będzie budowanie relacji i to, że nie zawsze mam rację, ważniejsze są jednak te relacje, bo one zaprocentują, że błąd może się zdarzyć naprawdę każdemu i nikomu korona z głowy nie spadnie. I myślę, że też to pokaże, tak już naprawdę na sam koniec, pokaże też to, że jak my pokażemy taką ludzką twarz i że nam się zdarzają błędy, to też nauczymy troszeczkę z takiego z psychologicznej strony, tak? Z tych emocji też, że to jest coś dobrego, że błąd to jest naprawdę coś dobrego, coś ważnego, a przy okazji, jak już jestem przy tych emocjach, to kiedy jesteśmy zdenerwowani, znerwicowani, kiedy się boimy, no to tutaj cała neurodydaktyka mówi, tak, to jesteśmy zablokowani, nie nauczymy się. A jeżeli zrobimy z tego sobie właśnie zabawę, kiedy pokażemy, że nawet błąd nie jest niczym złym, to będzie nam się uczyło lepiej.
Dobrze, chyba dziękuję. Starałam się tak biegiem zdążyć, ale chyba się udało. Dziękuję serdecznie. Bardzo inspirujące spotkanie. Mam nadzieję, że wiele z tego sobie Państwo zostawią dla siebie. Na czacie opublikowałam już link do drugiego spotkania, które odbędzie się o godzinie 16. Zachęcam, aby kliknąć tam dołącz, żeby pojawiło się przypomnienie na Facebooku. Przed nami jeszcze wystąpienia kolejnych osób, także mam nadzieję, do zobaczenia o godzinie 16.